Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 20 i dzisiaj powiedzieć, kogo witam, kogo goszczę, jest w pełni uzasadnione. Bo moim gościem dzisiaj jest facet, który do końca nie wiem, czy on wymyślił to hasło, ale to zaraz z nim też ustalę. Rafał Rykowski. Razem ze swoim kołem sterowym tutaj w naszym studiu. Kogo witam, kogo goszczę. Czy możesz to powiedzieć? Słuchaj, możesz to powiedzieć, my to sobie potem wytniemy. To jest takie fajne. Weź do tej kamery, jeżeli bym cię prosił. Teraz. Tutaj? Mhm. Kogo witam, kogo goszczę na pokładzie kanału sportowego. Zaczynamy. Czy to było tak, że ty kiedyś... Bo słuchaj, kiedy pracowałem w telewizji Kanał Plus przez 20 lat, byłeś postacią iście kultową i my bardzo często dzwoniąc do ciebie, pewnie słyszałeś takie historii tysiące, że ludzie się w ten sposób witają czasami ze swoimi znajomymi, kogo witam, kogo goszczę. Ale my witaliśmy się w taki sposób, kogo witam, kogo goszczę na moim statku w Bydgoszczy. Nam się to wydawało absurdalne. Czy ty rzeczywiście, kiedykolwiek był ten drugi człon na moim statku w Bydgoszczy, to się zdarzyło? Tak powiedzieć? Znaczy tak, no kogo witam, kogo goszczę, to w ogóle to było powitanie, które trochę nie pasowało do mojego programu, bo przecież to jest staropolskie powitanie, tak. Kogo witam, kogo goszczę. I tutaj nagle facet na statku pirackim w żabocie. I w dżinsach. I w dżinsach, prawda, no to była pewnego rodzaju taka kreacja, to były lata 90, no pewnie młodsza twoja widownia nie pamięta. Gdzieś obserwowałem na Facebooku, jak zapowiadaliście program, że tam ktoś wklejał właśnie fragmenty programu. Starych programów. Natomiast tak, jeżeli chodzi o kogo witam, kogo goszczę, no to jest staropolskie powiedzenie, które zostało przeze mnie zaadoptowane. Kiedy ja w ogóle zacząłem się tak witać, no to wszyscy na mnie tak patrzyli, troszeczkę pukali się, co ja wyprawiam, tak? Mhm. Okazało się, że po wielu, wielu latach, jak słyszę, nawet młodzież na imprezach się wita, kogo witam, kogo goszczę. Natomiast jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to jest moje rodzinne miasto. Tak, ja nadawałem z Bydgoszczy, z ośrodka telewizji regionalnej. Jestem zawsze lokalnym patriotą, więc uważałem, że to umiejscowienie, czyli Bydgoszcz, ten pokład, no to jest jakby rzecz naturalna. No, ten program, on się tworzył na żywo, bo to była w ogóle początki telewizji na żywo. To znaczy,
no nie wiem jak to powiedzieć, ale może nieskromnie, ale no nie było programów. Mhm. To był jeden z pierwszych programów, jak nie pierwszy, gdzie można było zatelefonować. To miał początek lat 90. To jeszcze nie, tam cenzor odszedł od tego pulpitu, tamtego systemu, bo jakby ktoś coś powiedział, nie tak. Precz z komuną, albo przeklął, nagle można do Rykowskiego zadzwonić do telewizji na żywo, tak, na żywo i pogadać. Znaczy to była taka ta otwartość, która była mi w głowie, no, tej szarej rzeczywistości, z której ja wyrosłem, prawda, byłem wtedy młodym człowiekiem i ta wizja tego programu, to była wizja programu zupełnie innego, otwartego, no takiego jak wasza stacja. Bardzo się cieszę. Posłuchaj, dzisiaj okazuje się, że robić programy na YouTubie, które też bazują na tak zwanej hybrydzie telefonicznej, to na YouTubie wcale nie było to takie oczywiste i wcale nie było to takie proste, a ty robiłeś takie rzeczy 27 lat wcześniej. W 1994 powstał teleturniej Piraci. I teraz dwa słowa ode mnie, żeby tak troszeczkę uporządkować całą tę dyskusję. Dzisiaj moim gościem jest facet, który jako pierwszy chyba w telewizji, popraw mnie, zrobił teleturniej właśnie na żywo i z telefonami. Jeszcze nie było telefonów komórkowych, to zazwyczaj dzwoniły telefony stacjonarne. To już tak. Jest w ogóle podwójnie trudne. Gość, który w czasach świetności tego teleturnieju miał, znów nie popraw, 83% oglądalności, włączone telewizory, 83% oglądały Rykowskiego. To szalone, zupełnie. Dzisiaj to się już absolutnie nie zdarzy. Ale to były inne czasy. No zupełnie inne czasy, ale dzisiaj trochę powspominamy te lata 90. Dodam jeszcze tak. To koło sterowe, które jest oryginalnym kołem sterowym z programu Piraci, tak, przyjechało tutaj nie bez przyczyny, nie bez powodu. Ono nie ma stanowić tylko takiego bardzo fajnego wypełniacza, ale my dzisiaj tutaj pogramy. No właśnie, no, wiesz, no, jakby na sprawę nie patrzeć, przez połowę swojego życia robiłem teleturnieje, tak, no więc jeżeli państwo będą chcieli wziąć udział, to no, nie wiem, czy się ukaże za chwileczkę będzie to telefon. Tak jest. To tak, no do wygrania na pewno to, co przywiozłem, no co jest symbolem troszeczkę to też o tym programu. Pogadamy. To są koszulki i są tak zwane te... Z hasłem, no hasłem kogo witam, kogo goszczę, zrobiłem specjalnie na tą wizytę to logo i tą serię koszulek. No i rzecz, która jest jakby... Wprowadziłeś do języka polskiego. No, nieskromnie mówiąc, czyli Rafandynka, statek w butelce. Ale mamy też, żeby nie było tak zupełnie prosto, mamy też pytania. Moja redakcja pytań, którą szybko reaktywowałem na tę wizytę, przygotowała kilka, mam nadzieję, że banalnych pytań, gdzie są proste odpowiedzi. Także no, jeżeli będzie ktoś chciał wziąć udział, to proszę bardzo, ty jesteś gospodarzem, ty decydujesz, ale może zróbmy tak, na początek. Zobaczymy, czy masz szczęście, czy nieszczęście. Ja? Dwie strony świata, proszę wybrać z czterech: północ, południe, wschód, zachód. To ja wybieram północ, południe. Północ, południe. Proszę bardzo. Północ, południe. Okej. I zobaczymy, czy... Wschód. I jest wschód. I w tym momencie, ponieważ ja tutaj widzę chyba północ, w tym momencie mam dla ciebie coś, co specjalnie przygotowałem. W ogóle te statki są produkowane w Bydgoszczy. Lokalny patriotyzm po raz wszystko. Mieli taką pracownię cały czas ją mają. I tutaj jest logo kanału sportowego. Piękna rzecz. Rafandynka, proszę bardzo, jeżeli Słuchaj. Znajdziesz miejsce wśród tych wszystkich gadżetów, jak widzę, Oczywiście. Typowo sportowych, to będzie mi bardzo miło. Słuchaj, opowiedz mi w ogóle o tym, bo to jest rzeczywiście rzecz dosyć niespotykana. Masz szczęście, patrzcie, widzicie na żaglu, jest logo kanału sportowego. Dawniej mówiło się na to po prostu statki w butelce. Od połowy lat 90. mówi się na to rafantynki. Naprawdę wprowadziłeś to sformułowanie do języka polskiego. Można odczuwać poniekąd dumę z takiego stanu rzeczy. Znaczy tak, jeżeli chodzi o rafandynkę, to jest to słowo, które zostało dość, znaczy powstało, tak jak ja mówiłem, ta telewizja tworzyła się wtedy na żywo i ja ten program tworzyłem na żywo i on po prostu się również jakby tworzył z tygodnia na tydzień. Ta rafandynka to nic innego, to jest człon od mojego imienia Rafał i Ondyna. Ondyna to był statek, który pływał w Bydgoszczy po Brdzie, taki statek spacerowy i ten człon został jakby dołożony, no i
tak powstała Rafandynka. Kiedyś pamiętam na mojej rodzinnej antenie telewizji Polonia również swój program ma profesor Miodek, znawca języka polskiego i byliśmy gdzieś na jakimś bankiecie i jak rozmawiamy, mówię, panie profesorze, no pan tak tutaj o języku polskim, a jest mi bardzo miło, no bo ja jestem twórcą języka polskiego. A cóż takiego ja stworzyłem? No ale faktycznie przyznał rację, no, że tego słowa nie było. Teraz jak gdzieś pojedziesz, nie wiem, jesteś w Sopocie, czy jesteś w Gdyni, no to wszystkie statki... Albo w górach, bo tam też sprzedają się statki. No, czy poszło w świat dobro nasze. Zastanawiam się, że... Tak samo hasło, kogo witam, kogo goszczę, jak i Rafandynka, przerosło twórcę. Podejrzewam, że dzisiaj bardzo wiele osób, tak jak mówisz, młodzi ludzie witają się na imprezach, kogo witam, kogo goszczę, albo ludzie w firmach, powiedzmy w moim wieku, bo to już, bo jesteśmy, byliśmy widzami, byliśmy konsumentami programu Piraci. Ludzie wiedzą, czym jest Rafandynka, ale... No nie wiem, czy dzisiaj nazwisko Rafał Rykowski wszystkim coś będzie mówiło w równym stopniu. Nie wiem, ale to jest takie, troszeczkę cię próbuję tak, wiesz, wziąć taką szpileczkę. Bo to trochę, wiesz, Rafał Rykowski, Ryszard Rynkowski do końca. Tak, RR. To znaczy tak, no wiesz, ja mam tutaj logo swojego programu Piraci. Jest rzeczą zadziwiającą, nie wiem, jak to się dzieje, że jeśli już nie nazwisko, jeśli nie... A no widzisz, nie, że muszą być te hasła, żeby cię ktoś poznał trochę, to tak, no. No jak się nie funkcjonuje od wielu lat w telewizji, to pewnie również tak jest. Ale no krzyczą za mną, kogo witam, kogo goszczę. Co mnie absolutnie cieszy, myślę, że wtedy, kiedy zaczynałem właśnie tak się witać, a co było troszeczkę niezrozumiałe, wiesz, w telewizji tutaj wy nie macie, ale w tamtych czasach tylko nad programem to pełno redakcja, redaktor programowający, zamawiający, kierownik, prawda, zwierzchnicy. Byłem nawet w tej sprawie, wiesz, wzywany na dywanik, prawda, co ja wyprawiam, że to nie pasuje. Z tym powitaniem? Tak, z tym powitaniem. No tak jak, nie wiem, czy kojarzysz ta ręka do telewizora. Tak, to znaczy to słynny Irek. Słynny Irek, operator. Pozdrawiam bardzo serdecznie Irka. Zresztą jeden, uważam, w dalszym ciągu jeden z lepszych operatorów w Polsce z kamery z ręki. Mhm. Dzisiaj jest wszystko zautomatyzowane. Wtedy 20 kilogramów, pół godziny, pełne szaleństwo, ostrość, podpięty mikrofon, prawda? I jeszcze jeszcze ci musi ręka podać. Ta ręka, czyli ta ręka, ten gest... który był przełamaniem właśnie, to było takie kwintesencja przełamania tej bariery, tej telewizji, która była. Ta telewizja lat 90., która powstawała, to była telewizja tych speakerów jeszcze, którzy uczyli się na pamięć, wiesz, przy całej oczywiście sympatii do tych legend, góra programu telewizyjnego. Jak ktoś czytał, znaczy jak ktoś z pamięci program telewizyjny, speakerka, to jak ona może to zapamiętać, że to jakby idea była złamania, więc wejście również... tej bariery, tej ściany, którą niewątpliwie jakaś telewizja robi, tak? Czyli żeby przełamanie tego, a więc włożenie tej ręki, włożenie nagrody, wiesz, do telewizora. No wiesz, ludzie wierzyli w to, że ja wkładam do telewizora nagrody przy tej całej oczywiście kreacji. No ten gest, on też dość spontanicznie powstał, jak Irek za pierwszym razem wyciągnął rękę. No i wtedy pamiętam właśnie jakaś redaktorka, bo telewizja właśnie zawsze jest, po korytarzach chodzi pełno redaktorek, nie wiadomo, co one robią, no i w decydującym momencie wtrącają się, jak się okazuje, w coś, czego nie rozumieją, co jakby wykracza nagle poza jakieś ramy. No i zostałem wezwany i że co ja wyprawiam, że ta pani sobie nie życzy, tam pani redaktor, ta ręka do telewizora, co to jest? No nie w tej redakcji, nie w tej telewizji. Ja mówię, ale jak to jest? Ja mówię, to są trendy. Tak naprawdę to tam moje pokolenie, to wzorowało się na MTV. To była telewizja, która po pierwsze dawała teledyski wtedy i to była zupełnie nowa forma, no jak i również to inne obrazowanie, czyli właśnie Ray Cox, kamera właśnie z ręki, czyli coś, co no, łamie te stereotypy. I ja próbuję jej powiedzieć, jak to są światowe trendy. A ona mówi, nie, absolutnie nie, ja mogę sobie iść do dyrektora. No, poszedłem do dyrektora, wchodzę do niego i mówię, słuchaj, czy widziałeś ten gest taki tej ręki, którą wkładam
z Irkiem do telewizora, to mówi super. Ja mówię, tak, a słuchaj, czy mógłbyś mi dać to na piśmie? Poszedł ci to. Ja mówię, a tak napisz. No to podpisał, poszedłem do pani i mówię, no, no niestety to tak jest, że jak próbujesz złamać pewne bariery i coś, co jest odejściem od pewnego stereotypu, to się potem tak dzieje. No ale to, takie to też inne były czasy tej telewizji, która no, była bardzo kostyczna, bardzo kostyczna. Jak ja przychodziłem do telewizji i powiedziałem o tym, że, znaczy powiedziałem, ja przede wszystkim zanim się dostałem do telewizji, to ja przez trzy miesiące... O tym to sobie porozmawiamy, bo to są bardzo ciekawe historie. To, to jak o twoich początkach, bo to rzeczywiście coś... A, czyli to, to jak ja tam się pojawiłem, powiedziałem, co ja chcę zrobić, to no to, to, to było niezrozumiałe, tak? Jak co facet ma przez 30 minut niekontrolowany, bez żadnego scenariusza, tak? Scenariuszem to było ułożenie statków za każdym razem inne, a tak to 30 minut, otwarta linia, ludzie mają dzwonić, prawda? I jesteśmy, jesteśmy do waszej dyspozycji, bawcie się razem z nami z tej tamtej szarej rzeczywistości. Nieprzypadkowo ta postać, którą ja sobie tak wymyśliłem, tego, wiesz, gra w statki, kto się kiedyś nazywa, bitwa morska. Tak. No, no bitwa morska, jak to brzmi? No, dzisiaj by, to ktoś by chodził i krzyczał za mną bitwa morska? No nie. No piraci, dlatego że ja zanim zostałem dziennikarzem, bo najpierw byłem dziennikarzem prasowym, potem radiowym, ja zacząłem grać w statki w radiu. W tak, zakładaliśmy... to swoją drogą jest pewnego rodzaju, jak tak się nad tym dobrze zastanowić... Crazy. Jest crazy. No tak, przecież jest... możesz oszukiwać tych tak, dzwoniących. Przepraszam bardzo, a jak otwierasz sejfy, żeby nie wymienić stacji radiowej, to to jest taka sama sytuacja, nie? Dokładnie. A no właśnie, więc jest jakieś, jest jakieś zaufanie. No co nie zmienia faktu, że wcześniej chciałem być aktorem, zdawałem do szkoły teatralnej, a nie dostałem się do tej szkoły teatralnej. No i zafascynowany oczywiście byłem twórczością Romana Polańskiego. No i ten film Piraci Polańskiego, który jak się okazało wyprzedził czasy, bo potem Piraci z Karaibów, to już był nagle ten czas, kiedy... Tylko, że Piraci Polańskiego nie odnieśli sukcesu. Była kompletną klapą, ale no była ta, jakby była ta nazwa, była ta kreacja... Władysław Komar zagrał, zdaje się. Tak jest. Zagrał. I ta nazwa to jakby była dla mnie naturalna, kiedy tworzyłem program, że to powinna być też postać tego pirata, Piraci Polańskiego. A propos pana Polańskiego, to ja te rafandynki, które rozdawałem w programie, no to wiesz, część osób w zasadzie cały czas się pyta, jak to jest, że przez ten mały otwór te stateczki są tutaj wkładane. Tak. I kiedyś miałem okazję być na planie pianisty Romana Polańskiego pod Berlinem. Tam legendarny producent Jean Gutowski, chciałem kręcić dokument o tym, o tej realizacji, o tym filmie. I on zaprosił mnie tam, no mówię, no to super, no to ja dla mistrza muszę i rafandynka duża przygotowana, no i tam czekam, skończyła się jakiś dzień zdjęciowy, wchodzi cała ekipa. Jeszcze nie wiedziałem, co zrobić, więc żeby tak chociaż zagaić, to wziąłem, kupiłem od Biklego pączki. I mówię, no pączki od Biklego, no to może coś tam zaświta z jakąś taką większą sympatią, że przyjeżdża człowiek z Polski. No i przyszedł Roman Polański, tam krótka rozmowa, te pączki, to, no i nagle jest ta sprawa, daje tą rafandynkę i Jean Gutowski mówi, no że tutaj Rafał to prowadzi taki program Piraci, no to tam zainteresowania dużego nie wzbudziłem, znaczy ciężko było się utrzymać w tej rozmowie, no ale w pewnym momencie zapytał się, a jak to jest zrobione, że, no to, że tutaj ten statek przez ten mały otwór, no to już, no to ja się już poczułem, że mogę wytłumaczyć, że to są takie szczypce chirurgiczne, bo ten statek jest położony w całości i po prostu on jest wkładany i szczypcami takimi chirurgicznymi na końcu, prawda, to jest naciągany ten maszt. No to jest na plastelinie, ona jest podgrzewana, w tym momencie on się osadza, prawda, musi wystygnąć, zalakowany bęc. No to no, myślę, że 62 sekundy mi to zajęło. No i kończy się ta rozmowa i mówi jeszcze raz, jak ten program się nazywa, Piraci. A ja to widziałem. Ja to widziałem w Paryżu. Ja to widziałem gdzieś na jakiejś stanie. Ja mówię, widział mnie. Jest. Dobrze. No dobrze. No w każdym razie, no to taka sytuacja z rafandynką i z jakby z... Czekaj, bo to jest bardzo długa, bardzo ciekawa dygresja, ale czy ja mógłbym cię zapytać, przecież program Piraci rozpoczynał się, popraw mnie, jeśli się mylę, od sceny z filmu Piraci, prawda? Dobrze pamiętam? Czy nie? Nie. Nie? Nie.
A co tam jest na początku? Aha, nie, to była absolutnie, ty mówisz o tym, co widzisz na YouTube. Tak. Tak, to była pomyłka realizatora. Wiesz, ja mam premierę programu, ja patrzę, a on, wiesz, włączył jakąś inną kasetę, w ogóle coś się stało. Czyli to tylko przypadek. To był zupełny przypadek. Okay. Kończymy. Posłuchaj, dzwoni do nas pierwszy widz i sądzę, że to będzie też pierwszy moment, kiedy będziemy mogli pograć. No nie gramy dzisiaj w statki. Nie gramy dzisiaj w statki. Symbolicznie. Ale ster jest oryginalny, więc odrestaurowany. Umówmy się, że kto do nas zadzwonił, czy dzisiaj mogę przywitać, a jeszcze nie, zanim odbiorę ten telefon. Czy to jest prawda? Kiedyś przywitałem tutaj, wiesz, czasami dzwonią ludzie do Hate Parku i ja tak miałem takie momenty i też ich pytam, kogo witam, kogo goszczę. I ktoś mi kiedyś powiedział, chyba jeden z moich gości, ty nie mów tak. Dlaczego? Bo Rafał Rykowski położył rękę na tym haśle i cię do sądu pozwie. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest prawda. Oczywiście, że to nie jest prawda. Jest to powitanie, które się wywodzi z mojego programu. Bardzo się cieszę. Czyli możemy. Ja powiem tak, ja oczywiście śledzę media, nowe media. Mhm. I mówię, że nie funkcjonuję w tej przestrzeni jakby facebookowej. Mhm. A ten czas jakby mój, ja uznałem, że troszeczkę jakby dzielenia się moją osobą minął. Natomiast muszę powiedzieć, że mój syn wszystko jakby śledzi. I on jakby tutaj naprowadził, że jest tutaj jakby, nie powiem, króluje, ale że jest to kogo witam, kogo goszczę. Także powiem tak, no jest mi tylko miło z tego powodu. Także dożywotnio młodzież. Żyło mi. Kogo witam, kogo goszczę? Kto się do nas dodzwonił do naszego studia w Warszawie, nie w Bydgoszczy? Halo. Cześć. Cześć, Łukasz. Cześć Łukasz, poczekaj, zanim ty się będziesz rozwijał, to my poprosimy naszych realizatorów, żeby nam troszkę podbili dźwięk w studiu, żebyśmy cię słyszeli lepiej. A, dobra. Okej, ale teraz jest już chyba, policz do trzech, 3, 2, 1. 1, 2 i 3. Bardzo pięknie, teraz cię słyszymy dobrze, a teraz już nawijaj. No witam, chciałem pozdrowić tutaj wszystkich pracowników kanału sportowego i pana dzisiejszego gościa Rykowskiego. Oglądałem program w latach 90., wtedy tam miałem kilka lat, może niedużo rozumiałem, ale był to jakiś taki klimat tych lat 90., który do dzisiaj gdzieś tam w głowie siedzi. Bardzo miło wspominam. I też właśnie zapomniałem nawet o tym programie, ale niedawno słuchałem podcastu ze Smokiem Wywiad i właśnie wspomniał o tych prawach autorskich na to hasło. I też się zastanawiałem, później nawet z kolegą takim rozmawiałem, czy to może tak być. No to już wiemy, że nie. Chciałem zadać to pytanie, a tutaj rozwiałeś wszystkie wątpliwości. Sorry, to wiesz co? To będziesz miał okazję zagrać z Rafałem, ale to ja zostawię Rafałowi w takim razie już szansę, żebyście... No to poprowadzi. Słuchaj, jakiś program w telewizji kiedyś poprowadziłeś, prawda? Także trema cię nie zje. Zdarzyło się. Słuchaj, tam jest masz kamera, także zasłuchaj. Więc tak, do wygrania albo koszulka, albo rafandynka. Co wybierasz? Może być koszulka. Koszuleczka, tak. Koszulka, kogo witam, kogo goszczę. Proszę bardzo, ster, 4 strony świata, północ, południe, wschód, zachód. Wybierasz 2 strony świata. Północ i zachód. Północ, zachód, proszę bardzo. Północ, zachód. Zobaczymy, ile masz szczęścia. Południe. Dziękujemy bardzo. Nagroda pocieszenia się znajdzie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miło, że oglądasz mój program. Ahoj. Do zobaczenia. Trzymaj się, bardzo ci dziękujemy. Słuchaj, na czacie piszą ludzie... Na razie 2-0 dla mnie. Na razie 2-0 dla ciebie, to prawda. Słuchaj, piszą ludzie, że cię pozdrawiają z Kambodży. Nawet teraz nas oglądają w Kambodży. Nasz dzisiejszy program i pozdrowienia dla prowadzącego piratów z Kambodży. Zenon z Kanady też cię pozdrawia. Ktoś tutaj pisze, także ogląda nas cały świat bardzo miło i sympatycznie. Chciałbym cię zapytać, jak to się w ogóle zaczęło? Chciałbym, żebyśmy zaczęli od radia... Od radia L, bo to jest rzeczywiście coś, co było, czyli znowu ten, wrócimy do czasów, kiedy piraci byli tylko programem radiowym, kiedy graliście w statki, pewnie jeszcze nie nazywali się piratami. Nie, to jeszcze nie było, tak. Radio L to była pierwsza niekomercyjna stacja, znaczy komercyjna stacja, niepubliczna w latach 90. Chociaż słabo było z tą komercją, bo biedna była ta stacja. W 92 roku, ile ja piratów zrobiłem w 94, 92. Tak. To była stacja związana z, kiedyś to była bardzo silna fabryka, producent radioodbiorników Eltra. Stąd nazwa L, tak? To na najwyższym piętrze tego wieżowca była tak inicjatywa i ja dołączyłem do tego
składu i to była taka sama jakby taka sama idea zupełnie innego radia niż skostniałe radio publiczne, które wtedy było naszpikowane różnymi pozycjami, tylko tak. My wtedy w radiu, to nie byliśmy biedni, nie mieliśmy pieniędzy, więc my puszczaliśmy cały czas muzykę i mieliśmy dyżury jako prezenterzy, czyli tak naprawdę format tego radia powstał z braku środków, to znaczy, to oczywiście były quizy i konkursy, kupowaliśmy serwis z państwowej, z PAP-u, bo nie było pieniędzy na własną redakcję, na własny newsroom i tak po latach mogę powiedzieć, że to radio zostało sformatowane tak jak później te formaty powstały, no że tylko muzyka, określona muzyka. Ten stereotyp tam potrzeba był... było całej rady programowej, żeby do tego usiąść, a u was to po prostu z biedy się wzięło. Tak, tak jest, no, no pewnych również otwartości, czyli te telefony i tam właśnie była hybryda telefoniczna, czyli coś, co tu powiedziałeś na początku programu, co jest było bardzo ważne, czyli możliwość zatelefonowania i przepuszczenia przez mikser, żeby w ogóle ten kontakt telefoniczny był i tamci inżynierowie to zrobili i my mieliśmy taką otwartość i tam zaczęliśmy również wśród wielu czyli to się prawdopodobnie wzięło stąd, że byliście troszeczkę radiem tak flagowym Eltry i tam no byli inżynierowie, którzy potrafili zbudować tak hybrydę telefoniczną. I to była sytuacja... I to was wyróżniało dzięki temu. Tak jest. I to była sytuacja takiej otwartości. Można zadzwonić do radia, powiedzieć, co się chce, zamówić piosenkę, prawda, a nie tylko ten forma kiedyś koncertu życzeń i to tam raz na tydzień. Nie, tutaj ta otwartość była i takie to radio powstało. Ja z tego radia jakby się wywodziłem i wtedy powstał pomysł mój, żeby uderzyć do telewizji, która w tamtych latach też się tworzyła u nas w Bydgoszczy. A czekaj, jeszcze wrócę. Bo rozumiem, że już tam zacząłeś grać w statki, w okręty, w bitwę morską, tak. Już na antenie tej radiowej, bo to ustaliliśmy, tak. że grałeś. I to już wtedy był sukces? Tego radia bydgoskiego. Znaczy to sukces radia był ogromny, bo wszyscy się przyłączyli na to radio, bo wiesz, grała muzyka. My chodziliśmy po sklepach. Tak, bo było radio jedynka, radio pewnie trójkę. No i było to lokalne radio państwowe, tak. Przegadane, a tu była sama muzyka. Gdzie wchodziliśmy, to było, wiesz, nasze radio, wiesz. Każdy radiowiec chciałby być trochę rozpoznany, więc tak chodziliśmy i tak długo coś zamawialiśmy, może nas ktoś po głosie rozpozna. No i co, zamówił, rozpoznał cię ktoś w sklepie wtedy? Nie, to jest chyba raczej niemożliwe. Niemożliwe. Myślę, to, że najlepsi lektorzy może mają taką sytuację. Nie, no, oczywiście śmieję się. Natomiast no, wszyscy słuchali tego radia, tak? Bo słuchali po prostu muzyki, więc ten początek, on był taki zupełnie bardzo, bardzo taki fajny. Ja grałem w te statki, ale to nie miało, właśnie nie miało czego, nie miało formy. Nie miało formy jako takiej i dlatego chciałem uciec od tego, że tak jak w młodości my graliśmy w te statki w jakiś sposób czy bitwę morską, to wiedziałem, że sformatowanie, nawet nie używaliśmy tego słowa wtedy, tylko żeby to właśnie to miało jakiś inny kształt niż tylko plansza, prawda, i smutny facet, który wiesz, połknął kij i będzie mówił, że on jest tam. Nie, tu chodziło o przełamanie i ten statek piracki, to wszystko temu służyło. Nie? I dopiero to się okazało sukcesem. No i zaraz porozmawiamy sobie o tym, to będzie moja następna kwestia do ciebie, co się stało dalej, czyli przyjdzie ten rok 94 i nadejdą... No, zresztą mi zaraz opowiesz, jak ci się udało przekonać dyrektora telewizji Bydgoszcz i jak ci się udało przekonać kogoś, żeby można było wsadzić w to pieniądze, bo niestety zawsze wszędzie najważniejsze są i największym problemem są pieniądze. Tak. Jak taki program zrealizować? Ale wcześniej odbierzemy sobie kolejny telefon. 22 486 65 56. Kto jest z nami? Nie wiem, czy zauważyliście, ale nasz dzisiejszy wydawca programu, jakbyście mogli pokazać Rafała, bardzo tutaj dobrze się... Ale trochę szerszy plan musi być. O, tam w lewo, to jest nawet koszulka Zawiszy Bydgoszcz. Mamy rodowitego bydgoszczanina, mamy lokalnego patriotę. Powoli przejmuję tutaj. Powoli przejmujesz tę sytuację. Jest już koło sterowe, jest koszulka Zawiszy. Jedziemy. Kto jest z nami? Halo, cześć. Cześć. Z tej strony Marcin z Bydgoszczy. Proszę bardzo, z Marcin z Bydgoszczy. Witam Bydgoszcz. Witam kogo goszczę, dobrze. Jako, że jesteśmy w Hyde Parku, a mam wrażenie, że pan Rafał nie pomylił programów, to chciałbym się spytać pana Rafała, jak pan obecnie traktuje swoich pracowników? Dlaczego takie pytanie? No może przewrotne, ponieważ Tomku, przedstawiasz pana Rafała jako miłego pana z telewizji,
Ja niestety miałam okazję pracować u pana Rafała. Jest jedno z najbardziej aroganckich, prostackich osób, jakie w życiu poznałem. A to, co wtedy się działo, wtedy jeszcze nie miało nazwy, nazywało się teraz mobbing. Pan Rafał potrafił chodzić po barze, krzyczeć komu zajebać, a z uzyskaniem jakichkolwiek pieniędzy też były problemy i miesiące proszenia się. Nie jeden pracownik pracował na czarno. Stąd pytanie, panie Rafale, jak pan traktuje jakichś pracowników, jeśli pan ma jakikolwiek jeszcze biznes? No, na grubo. Chodzi o restauracje twoje, twoje knajpy, znaczy, które masz. Nie znam tutaj... Suszarnie? Nie znam szczegółów. Zawsze staram się oczywiście traktować pracowników najlepiej, jak potrafię. Branża, w której jestem, nie zawsze też jest branżą, która jest pozbawiona kłopotów również ekonomicznych. Jeżeli ktoś się czuje tak urażony i uważa, że był mobbingowany, no to nie znam szczegółów. Z reguły takie rzeczy można zawsze ze mną rozwiązać. Jesteś jeszcze... Nie rozumiem, to tylko tak, pewnie. To tylko takie przesłanie do osób w internecie, że nie zawsze miły pan w telewizji jest tym, kim rzeczywiście się wydaje. Pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się. Marcin chyba nie będzie z tobą chciał zagrać w statki, tak mi się wydaje. Trudno. No, a jesteś tu, masz trudny charakter? Znaczy tak, no wiesz, no, jeżeli chce się coś osiągnąć, no to trzeba, no nic tak łatwo nie przychodzi, tak? Mhm. To nie jest sytuacja, w której za każdym razem możesz być i miły, i tak. Są rzeczy, które czy w biznesie, czy też w telewizji spotykają człowieka i mam wybuchowy charakter. Czasem nawet jestem, mówi się, że jestem cholerykiem, ale bardzo szybko mi przechodzi. Mhm. Bo masz knajp, rozumiem, w tej chwili kilka, prawda? Jedna jest w Bydgoszczy, w Toruniu? Dobrze? Nie wiem, jaka Bydgoszczy jest. I w Wino-Wrocławiu. I w Wino-Wrocławiu. Tak. Okay. Sushi? Tak, jestem związany właśnie z tą branżą sushi, którą rozwijamy i jest okej. Okej. Okay. Pracownicy się skarżą, czy jak, Marcin? No, mówię, no, każdy może się skarżyć. Ja rozumiem, że masz menadżerów, nie jesteś na co dzień, czy jesteś na co dzień w swoich knajpach? Nie. Okej, okay. Są menadżerowie knajp. No dobra, wróćmy do telewizji. Jest 94 rok i... No i zaczynasz chodzić po telewizji właśnie. Najpierw trafiasz do telewizji Bydgoszcz. Ciężko ci było przekonać faceta, który zarządzał tamtą telewizją. Jak rozumiem, też facet troszkę z innych czasów. Żeby zrobić program. Może nie do końca z innych czasów, bo akurat dyrektor telewizji Ryszard Nakonieczny, on skończył łódzką szkołę firmową, jakoś był związany chyba prywatnie i nagle trafił do oddziału. I czyli facet z większą wyobraźnią. Z większą jakby wyobraźnią. No tylko, że umówienie się z nim było no, dość ciężkie. Praktycznie 3 miesiące próbowałem się dostać między jedno spotkanie i tylko cały czas byłem zapewniany tak, jutro, a za tydzień. Niektórzy pracownicy to już mówili mi tam dzień dobry i cześć, bo myśleli, że ja już w ogóle tam pracuję. A więc dość długo to trwało i po tych 3 miesiącach chodzenia, jak stanąłem przed obliczem dyrektora, prawda, powiedziałem, tu będzie ster, tu będzie beczka, tu będzie tablica, będziemy grali w statki, można mnie posłuchać w radiu. Nagrody, telefony, hybryda telefoniczna. No i opowiadam, no i on tak spojrzał na mnie i powiedział tak, nie, no to będzie przebój, a ty będziesz gwiazdą. No to ja, wiesz, ja już mówię, jest wszystko dobrze, natomiast no tutaj... Zaczynamy za dwa dni kręcić, tak? Tylko wiesz co, no to jest taka sytuacja, w której potrzebne są pieniądze, ponieważ środki, taki był kiedyś podział, teraz już go nie ma, czyli środki abonamentowe z abonamentu, no nie mogą iść na taką komercję i na taką rozrywkę. Aha, musiałeś iść na misję, tak? Tak jest. Program trudno nazwać misyjnym, tak. Było. No nie, no, okay. no trudno, no bardziej trudno rozrywka, misji. Tak? No jakbyśmy nie podchodzili pod to, trudno to nazwać misją. Czyli co? Czyli na to pieniędzy nie chciał wyasygnować? I co? Znajdź sobie. Tak, na zasadzie, jak będziesz miał pieniądze, jak poszukasz pieniędzy, prawda, możesz współpracować z naszym biurem reklamy. Oczywiście tam nikt nie był zainteresowany. No wiesz, ciężko jest oczywiście stworzyć program, którego nie ma. No to jest właśnie tak, jak w tej chwili duże firmy producenckie, które mają duże formaty, to mają już kasety. Tak jest, kasety, mają zerówki, wkładasz, tak zwane. Na którą ktoś wydaje pieniądze, a ty masz kartkę papieru i mówisz, że będzie to tak wyglądało. Sprzedajesz kota w worku. Tak jest. No to jest ciężko. Troszeczkę taka, no może wierzymy w ciebie, może będziesz fajny, ale są potrzebne pieniądze. No i to już... No.
odwróciłem się na pięcie, powiedziałem super, no i stwierdziłem, że muszę poszukać pieniędzy, żeby chodzić za pieniędzmi. No nie było to łatwe, dlatego że telewizja zawsze była droga, no coś o tym wiecie. Zawsze ona więcej kosztowała niż inne media, tak? To jest zupełnie to są inne koszta. Tak już byłem trochę zrezygnowany i w ostatnim momencie... Dużo się odbijałeś? Tak. A jeżeli ktoś mówił tak, dobrze, da pieniądze, to one były tak drobne, że ja tak naprawdę może miałem 20% tego budżetu, który był potrzebny. No to wiesz, no tak jakbyś dzisiaj przyszedł, to były coś tak mniej więcej no 100 tysięcy, 150 tysięcy. To lokalna telewizja, tak? No tamte pieniądze miały zupełnie inną wartość. I jak byłem dziennikarzem prasowym w Gazecie Pomorskiej, zaczynałem, to miałem taki mały cykl wywiadów, takich 4 pytania do VIP-ów i między innymi z taką panią mecenas Jakubowską rozmawiałem i ona została asystentem i mecenasem. W Bydgoszczy powstawała fabryka Coca-Coli, a 93 rok fabryka Coca-Coli to było zjawisko, w ogóle Coca-Cola pojawiająca się w sklepach. Każdy chciał pracować w tej Coca-Coli, dlatego że ten przedstawiciel dostawał czerwony samochód, Volkswagen Polo chyba i to w ogóle było chwycenie dla pana pracy, no, jakiś powiew właśnie zachodu. No i ją poprosiłem, żeby ona mnie wprowadziła do szefostwa tej Coca-Coli, a to był staw norweski. To byli Norwegowie, którzy po prostu przyjechali, mieli stworzyć tą komórkę, tą fabrykę i wyszkolić, jak rozumiem, swoich następców. No i tak robili. No i ona mi powiedziała, że tam nie ma szans, bo oni tam nie wydają żadnych pieniędzy, nie potrzebują żadnej reklamy. Tą Coca-Cola, to jak tylko się pojawiła w jakimś gdzieś sklepiku, to bez reklamy idzie. To oczywiście, że tak. No ale ja ją ubłagałem, żeby mnie wprowadziła do tego dyrektora Norwega. No wchodzimy, ona tłumaczyła. No wiesz, facet ma, tak jest grubo po 60, siwiutki i taka kamienna twarz, wiesz. No w ogóle zero kontaktu, nie? No, jak wchodzisz, to tak jakbyś po prostu, jakbyś, no, on ci nie zauważa. Do obrazu. Nic, nie? No więc ja zaczynam się produkować, że tu będzie ster, tutaj będzie tablica, tu się coś fajnego będzie działo i nic, zero, nic. I ona już pokazuje mi tak z boku, że już kończy się tam już sekretariat, już tam drzwi się otwierają. Ja wiesz, taki zdesperowany, nie wiedziałem, co zrobić i mówię, nie, no to zaraz, chwilę, nie? I wziąłem, poproszę kartkę. Wziąłem kartkę, rozrysować proszę statki, ja swoje. I on taki spokojnie, ona mu tłumaczy, coś rozrysował i zacząłem z nim grać w statki. Moment, w którym mu zestrzeliłem pierwszego jednomasztowca, to dopiero zobaczyłem, jak ta brew, coś się w nim stało. Więc zaczynam się utrzymywać w tej walce, w tej bitwie, jakby nas powinien patrzeć, wiesz, o pieniądze. To była bitwa morska. Tak jest, prawdziwa bitwa morska. I zaczynam z nim grać. No i tak, ona w ogóle nie rozumie, o co chodzi. A on się wszystkiego zaczyna dopytywać. No i on mówi, że to jest cudowne i tam sekretarka już cały czas, już jak drzwi na poczcie się tylko otwiera, a on cały czas mówi nie, nie przeszkadzać mu, bo on jak wróci, to będzie grał ze swoim wnukiem w tą grę w Norwegii. I to jest takie fajne. I ja muszę mu wszystko napisać. No więc ja już wtedy spokojnie, nie śpiesząc się, spokojnie, wszystkie reguły mu napisałem, ale w międzyczasie lekko zapytałem się, a czy te pieniądze na ten program, czy to... Tak, tak. A czy ta kwota, o którą ja tutaj wnioskuję, to... Tak, tak, ale tu tego gramy. No to ja na tej kartce piszę, mam stówa od razu wpisana, to ta kartka, a ta pani mecenas bierze tą kartkę i mówi tak w międzyczasie, że tu podpisał, nie? No to podpisał, ciach, karteczka. Wszystko na piśmie, widzisz? Potem wszystko oczywiście, na piśmie. Czy widziałem jego fabrykę, no bo przecież też chciał się czymś pochwalić, no to prowadził mnie o tej fabrykę. I faktycznie stało się tak, że te pieniądze z Coca-Cola dała na pierwsze 3 miesiące programu. Jeszcze zaproponowałem, żeby było do wygrania, żeby była Coca-Cola w programie, czyli abonament na Coca-Colę, że tam przez miesiąc w swoim sklepie odbierasz co tydzień skrzynkę Coca-Coli. No to mniej więcej taka, bardzo mu się ta nagroda spodobała. Mówił, no może nie skrzynka, może być dwie skrzynki. Była pełna otwartość i tak naprawdę te pieniądze z Coca-Coli, one dały to koło zamachowe do tego, żeby w ogóle piraci powstali i potem już następni sponsorzy już byli, no, ktoś usłyszał, że jest Coca-Cola. No wiesz, tak, trochę to tak działa. No to już wtedy już łatwiej było. Już byłeś wiarygodny w związku z tym dla pozostałych sponsorów. Czy to było
Powiedz mi, no bo to były zupełnie inne czasy i wyobrażam sobie, że dla władz telewizji Bydgoszcz nagle wraca ten upierdliwy Rykowski, co to tam 3 miesiące stał w tym korytarzu i nagle mówi, że on ma Coca-Colę. To przecież to pewnie się wzięli za... To jakbyś tutaj jakaś niezła ściema. Oni dzwonili tam, bo ja dostałem takie imię tego, nazwisko tego menadżera, okay, który było za to odpowiedzią, i oni dzwonili się upewnić, a on czy tylko to... mówił Piraci Rykowski i tylko to mówił, oni mówią, że mają inne programy, a on Piraci Rykowski, no wiesz, no, robili wszystko, bo nagle zobaczyli, w ogóle ja się dowiedziałem, tam na końcu, żeby to spłynąć, dowiedziałem się, że ja popsułem wszystkie szyki marketingowe, bo oni mieli taki plan na Coca-Colę i oni w ogóle, ja tu im wszystko rozbiłem. Coca-Cola niczym nie była zainteresowana, przypadkowo zainteresowana była piratami. Czy miałeś potem jeszcze kontakt z tym dyrektorem? Rzeczywiście z wnukiem grał w te statki? Bo rozumiem, że to jest, chodziło o to, że to była... że w Polska gra w Norwegii nieznana. I go to tak, tak zachwyciło w ogóle, tak, to, że 10 na 10 kwadrat i można sobie w okręty pograć. No wiecie, to jest dobre. Kto do nas dzwoni? Halo? Cześć, tutaj Paweł. Cześć, Paweł. Ja mam takie jedno pytanko i jedną anegdotkę. Dawaj. Rafał, twoja babcia była kuzynką mojej babci, a moja mama bawiła się z tobą w dzieciństwie nad wodą gdzieś w okolicach Poznania. Pewnie tego nie pamiętasz, bo miałeś około 3 latka, jak się dowiedziałem. Czyli to musiało być w Kiekszu? Chyba tak. Tak. I teraz pytanko... Czy pamiętasz swoje spotkanie z Mateuszem Borkiem w jednym z pubów, o których wspominał w tym programie? O, słuchaj, wiedziałem, że to dzisiaj padnie. O to pyta najbardziej czat. Jest to dobre story. Jak ty nie opowiesz, to ja będę musiał. Więc będziesz... Powiem ale tak. Pozostań na antenie, bo jeszcze chyba czuję, że zagrasz dzisiaj. Okej. Dobra. To słuchaj, zagramy, a ja, ponieważ wiesz, sytuacja jest taka, że ja się czuję, jakbym był, jeżeli chodzi o Mateusza Borka, jakbym był w jego domu, więc muszę tutaj zachować... Niewykluczone, że ogląda. ...dyplomację. Jak chwilkę się zastanowię, wybierz 2 strony świata, proponuję, zagramy. A ty zastanowisz się, co powiedzieć? A ja się zastanowię, co powiedzieć. Północ, południe, wschód, zachód. Wschód i zachód. Wschód-zachód. Może będziesz pierwszą osobą, która... Ty chyba... Następnym razem ty kręcisz, dobra? Ja... Okej? Okay? Słuchaj, wypadła północ, sorry, nie będzie nagrody. Chyba zdaje się, że on za mało tych koszulek przywiózł. Nie, nie chcę koszulek rozstać. Jest dużo, koszulek jest dużo. Chyba, że chcesz pytanko, proszę bardzo. No, ale to, że chcesz odpowiedzieć na pytanie, ale za co? Też a to pytanie to za co? To... Za Rafantynkę. Za Rafantynkę. O, stary, za Rafantynkę chcesz? No, spróbuję. Proszę bardzo, zaraz zobaczysz na ekranie, u dołu ekranu pytanie. Banalne, proste, banalne tylko pytanie. Coś... Ten polski napastnik nosił pseudonim Sarenka i miał świetny dribbling. Rozegrał jeden, jedyny mecz w reprezentacji Polski, zakończony porażką 0-8 z Danią, choć zszedł wprawdzie z boiska przy stanie 0-1. O kim mowa? Sarenka. A? Nie wiem, czy to moje czasy, jedyne nazwisko, które mi się kojarzy z takim dzikim zwierzęciem, to Ireneusz Jeleń, ale nie wiem, czy on był napastnikiem. Nie, no stary, on był napastnikiem, ale on nie rozegrał jednego meczu w reprezentacji Polski. Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale ja swoją Rafantynkę już dostałem. Mogę odpowiedzieć, czy nie? Nie, no możesz, mogę, no bo to już tego pytania nie będziemy zadawali. No, banalne pytanie. Kazimierz Górski. Tak jest. Kazimierz stary. Górski zagrał jeden, jedyny mecz w reprezentacji Polski jako zawodnik. I to właśnie. No, to nie moje czasy, nie moje czasy. Tutaj redakcja pytań, którą reaktywowałem, postarała się, by lekko zaskoczyć. A teraz, jeżeli chodzi o... No teraz, a teraz anegdota, o co chodzi? Ja znam jedną wersję tej historii. Jaka jest twoja wersja? Powiem tak. Pamiętam oczywiście, jak pojawił się w Bydgoszczy i miałem okazję rozmawiać z młodym, obiecującym, początkującym dziennikarzem sportowym Mateuszem Borkiem. I pamiętam rozmowę, w której to, ponieważ widziałem ogromny potencjał i uważałem, że właśnie między innymi Mateusz no jest w tym pokoleniu, takim jak ja, pewnej zmiany w ogóle telewizji,
zmiany również myślenia redakcji sportowej i w ogóle sportowych dziennikarzy. Ubierasz to pięknie w słowa, muszę ci powiedzieć. Cały czas czekam. Bardzo mocno, z taką ogromną sympatią chciałem mu zasugerować, żeby nie był taki lękliwy i bardziej docenił swój potencjał, a więc żeby właśnie bardziej grał na siebie, żeby był one man show, żeby był bardziej charyzmatyczny, że to właśnie można tak zbudować swoją osobowość. Nie wiem, do czego miałoby dojść, bo o ile wiem, do niczego nie doszło na końcu tej rozmowy. Ale gdyby doszło do tego, o czym wspominał Mateusz, a więc może jakiegoś zwarcia, to myślę, że by już wtedy byśmy stoczyli pierwszą walkę Fame MMA. Freakfightową. I to byśmy prekursorami. I jak widzę, posłuchał Mateusz, bo... jest chyba organizatorem tych walk, ale wtedy jeszcze był może nie do końca przekonany. A jeżeli chodzi o One Man Show, to panowie, wy i wasz kanał sportowy, po latach mogę powiedzieć, że właśnie tak robicie, jak radziłem Mateuszowi. Wszystkie kamery na mnie. Wszystkie kamery na mnie. Ale posłuchaj, tak to pięknie opowiedziałeś, że nie będę opowiadał wersji Matego. Jak sobie ktoś dobrze poszuka, to ją sobie na kanale sportowym znajdzie. Ale podobało mi się to, tak wiesz, tak... Zrobiłbyś karierę w dyplomacji, tak, opowiadając. No wiesz, przychodzę tutaj, no nie mogę się tak zachowywać. Rozumiem, no jesteśmy jeszcze ciągle przed godziną 22. Bardzo ci dziękujemy. Wracamy do historii, bo ona jest rzeczywiście najciekawsza w tym wszystkim, bo dzisiaj trochę takich wspominek. Rok 94. Masz już tę kasę, czyli robisz pierwszą wersję Piratów. Powiedz mi najpierw, czy piraci... ci pierwsi, czyli ta, nie wiem, czy to była zerówka jakakolwiek, czy od razu wchodziłeś na antenę? Od razu. Od razu na antenę? Aha, czyli nawet nie było czasu specjalnie na próby. Nie. Wymyśliłeś wszystko sam. Całą scenografię wymyśliłeś sam. Wszystkie konkurencje, czy dyscypliny, czy też wymyślałeś sam? Tak. To się bardzo zmieniło w stosunku do wtedy, do momentu, do którego jeszcze dojdziemy, czyli takiego pełnego rozkwitu, kiedy jesteś osobą znaną, kiedy... nie wiem, Nina Terentiew, czy szef TV Polonia daje ci tak naprawdę już pewnie duże budżety, duże studio, czy dużo się zmienił ten program z, powiedzmy, z punktu A do punktu gdzieś tam RS? Znaczy tak, rdzeń, czyli gra w statki, ona była oczywiście i był ster, to były nienaruszalne, natomiast no, były mutacje właśnie konkurencji, mutacje wprowadzenia pytań, aby to nie była tylko prosta gra w statki, a więc jeżeli zatopiłeś jakiś statek w całości, no to mogłeś odpowiedzieć na pytanie, więc powiązanie nagród z pytania. To tak w taki sposób ewoluowało. Natomiast... Program był na żywo, no bo to siłą rzeczy, no tak. Skoro dzwonią ludzie, musi być na żywo i trwa 30 minut. Tak. Frapuje mnie, co by się wydarzyło, gdyby ktoś wystrzelał ci te statki. Nie było takiej możliwości, dlatego że ja kontrolowałem to. No to zwalniałem albo bardziej zagadywałem. Teoretycznie jest to możliwe, że gdzieś, bo były cztery jednomasztowce, tak? Tak, ale to tylko miałeś prawo zestrzelić jeden statek. Okej, okay, no ale dzwoni ktoś kolejny i znowu ci zestrzelił. No, teoretycznie mogłoby się to zdarzyć, nie? Tak, ale się nie zdarzyło. Tak trzeba było. Wtedy szyjesz po telewizyjnemu. W tych ostatnich dwóch minutach, prawda, ta bitwa się kończyła tym trafiony, zatopiony całej tablicy jakby... nie ma. Także to tylko i wyłącznie ja, Irek regulowaliśmy, prawda, jakimś tempem, żeby to się za szybko nie skończyło, a jednocześnie żeby to się też nie skończyło niczym, że nikt nie trafi, co teoretycznie byłoby to matematycznie możliwe. I teraz chcę zapytać cię o samego Irka, bo o to pytali nas na Instagramie, dostałem takie pytanie, co się stało z kultowym, wręcz legendarnym Irkiem. Kim był ten facet? Bo zdaje się, że nie był twoim wyborem numer jeden na pozycję operatora kamery tego z drugiej strony. Nie, Irek był od samego początku, tylko ja najpierw myślałem o innym operatorze, którego znałem z telewizji, a Irek pojawił się niejako, nie wiem, czy w zastępstwie
tylko że nagle się chyba dowiedziałem, że ma być Irek. No i Irek oczywiście tak, przyszedł na 5 minut przed programem. No wtedy to była telewizja, w której rządzili realizatorzy i operatorzy. Wiadomo, ale panowie, to tak zawsze, żebyś wiedział. Panowie. No. I powiedział mi, królu, co robimy? Na 5 minut przed. No. Ja tutaj, widzę, że życiówka, jesteś... królu, co robimy? No to ja mówię, robimy to. No i od samego jakby początku, no od razu zaiskrzyło i jakby i moje zrozumienie z nim i ta jego aktywność, mimo że postawny, no prawie jak Władysław Komar. Okej. No słuchaj, i on dzierżył tą kamerę, to jest ciężki sprzęt. Tamte kamery wtedy naprawdę trochę ważyły, bo to nie był taki mały sprzęt, jakim można robić dzisiaj, czyli niemal aparatem fotograficznym można robić sobie telewizję czy programy na YouTubie, tylko to była, rozumiem, ciężka kamera, która swoje waży, no, tak. 20, nie, 20 kilo. No to... I wtedy już sobie wymyśliłeś od pierwszego programu, że robicie jazdę. Jedna kamera, tak. Jedna kamera, tak. Jeszcze była jedna kamera na statywie, ale potem już z niej zrezygnowaliśmy, ponieważ ona zaburzała całkowicie, wiesz, tu wszystko faluje, bo na początku... efekt miał być taki, że jesteście rzeczywiście na statku. Tak, tak. Tak. Czyli Blue Box. Czyli też technika, której wtedy nie było. To znaczy, ona była w telewizji, ale ona była niewykorzystywana tego, żeby rzucić obraz morza. Obraz sfilmowania morza. Faktycznie ekipa pojechała nad Bałtyk i sfilmowała Bałtyk. Pierwsza próba była fatalna, bo tam był kawałek plaży, no to w ogóle to bez sensu, to bez sensu. Więc jeszcze raz musieli jechać, ja jak berety, bo to jeszcze raz, a skąd pieniądze, a koszty, no ale pojechali, zrobili, no i w tym momencie ten efekt bujania razem z tym statycznym morzem, bo morze było przecież statyczne, lekko może taki efekt był. No on był efektem takim, że faktycznie pływaliśmy. Mogę powiedzieć tak, że no niektóre osoby to nawet przełączały ten program, bo błędnik im się jakby wysiadał. Natomiast Irek był od samego początku i od samego początku wszedł w tę rolę. Jest w dalszym ciągu związany z telewizją, z oddziałem regionalnym. No, mogę tylko powiedzieć, że szkoda, że jako taki z takimi umiejętnościami jak kamera z ręki, no, niewykorzystany. Wrócimy zaraz do naszej opowieści, ale wcześniej odbierzemy sobie telefon. Kto jest z nami? 486 65 56. Dzisiaj wspominamy czasy telewizji połowy lat 90., początku lat 2000, bo pewnie tam sobie gdzieś dojedziemy. Kto jest z nami? Halo. Dobry wieczór, Dawid z Inowrocławia. Kogo witam, kogo gość. Ja chciałbym zapytać tylko pana Rafała. W imieniu pracowników z Poznania, gdzie są pieniążki za ich pracę po lokalu, który został unieczyściony? To znaczy, dzwonię tak, też w imieniu brata. To znaczy tak, ja to wszystko rozumiem, to może powiedzmy tak. Jeżeli chodzi o pracowników z Poznania, jesteśmy w konflikcie, jest sprawa skierowana do sądu, pracownicy są o tym poinformowani, pracownicy doprowadzili do bardzo dużych kłopotów, jeżeli chodzi o lokal i musieliśmy go zamknąć i są odpowiedzialni właśnie za zamknięcie tego lokalu w Poznaniu. I to jest moje oficjalne stanowisko i są poinformowani o tym, że jesteśmy w sporze jako pracodawcy. Pracodawca czuje się przez nich absolutnie oszukany. No i w związku z tym mam nadzieję, że sąd to rozstrzygnie. I tylko tyle mogę powiedzieć i aż tyle. Rozumiem. Czy mogę jeszcze kogoś pozdrowić? No dawaj. No to pozdrowię Mateusza Czerwińskiego, Oliwię Lankiewicz, Adama Boreczka. No i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ale wiesz co, to pociągnijmy ten wątek, bo widzę, że tutaj się pojawia. Rozumiem, że chodzi o restaurację, o knajpę, tak? W Poznańską. Tak. Widzę, że to ciężki biznes, gastronomia. Tak, no żeby była jasność, no to jest sytuacja taka, jeśli się prowadzi biznes, taki biznes, jakim jest gastronomia, no to jest on obarczony wieloma aspektami. Między innymi pracowników. Nie jest łatwo, oczywiście bardzo łatwo jest tylko i wyłącznie, myślę, że tutaj mnóstwo ludzi, którzy mają gastronomię, wiedzą i zrozumieją sytuację, że jest bardzo jakby łatwo wyciągać tylko i wyłącznie tą roszczeniową sprawę w stosunku do pracodawców i właścicieli, prawda? A nie zawsze dają w zamian to, co trzeba. Tak? Mhm. Jeżeli jest spór, no to w tym momencie jest spór. No, nie jest on pierwszy, nie jest on ostatni. I ja zawsze uważałem, że można się w jakiś sposób dogadać, ale są pewne granice. Tak? Mhm. Jeżeli są granice, jeżeli ktoś przekroczył te granice i doprowadził do bardzo dużych strat,
a tak się stało w tym przypadku, no to muszą być takie inne konsekwencje. Ja się ich nie wstydzę i nie uważam siebie tutaj za winnego. Mm-hmm. No, muszę ci powiedzieć, że my też mieliśmy taki pomysł, żeby otwierać pub sportowy. To się troszkę nałożyło na trwającą pandemię, więc to pewnie raz dla w ogóle dla branży gastronomicznej to nie jest łatwy w ogóle temat, sama pandemia. Trzeba by pewnie przejść na sprzedaż online i na telefon, wtedy to pewnie wtedy można się z tego utrzymać. Akurat sushi jest w tym dobre, co? Na tak, dlatego, że sushi, wiesz, no, sushi jest sytuacja taka, że nie wszyscy potrafią jeść sushi. Mhm. I lepiej sobie wziąć do domu, bo łatwiej jest... Nie, tymi pałeczkami. Nie. Poza tym sushi może trochę postać, mhm. nie jest ciepłe, mhm. jest fajne, jest na spotkanie, czy na małą randkę, czy na imprezę, no to bardzo mocno mnóstwo restauracji sushi powstało w Polsce, również dlatego, że sushi było kojarzone z drogim jedzeniem. Mhm. A okazało się, że no to jest nieuzasadnione są marże, że nie musi sushi tyle kosztować, bo kiedyś sushi jakby wykorowane zostało jako to, że to musi być wszystko nie wiadomo co. Tak naprawdę dzisiaj mnóstwo popularnych tak zwanych suszarni używa tej samej ryby, nie wiem, tego samego nori, tych samych składników, co bardzo renomowane, tylko jest inna marża z takim hasłem sushi dla każdego. To znaczy, że cię stać i że jeżeli masz taki pomysł, to nie kupujesz tylko na sztuki, tylko już kupujesz i traktujesz to jako danie, czyli masz taką sytuację, w której możesz się tym najeść, a jednocześnie jesteś przeprowadzany przez ten świat sushi. Nie musisz się na nim znać, żeby dzisiaj zamówić sushi. Masz całe zestawy, prawda, i jest to jakby łatwiejsze. I faktycznie w pandemii ten dowóz jako taki, on się bardzo mocno rozwinął, ten wszystko na dowóz. I restauracje, które nie miały rozwiniętego tego dowozu, miały bardzo duże problemy. Natomiast restauracje, które już, a sushi zawsze było bardzo mocno na dowóz, no jakoś im się udało przejść przez tą pandemię i to się na pewno rozwija. No, bo właśnie naszym takim największym znakiem zapytania, jeśli chodzi o pub sportowy, to było zawsze, no trzeba mieć kogoś, wiadomo, że nie będę tam siedział ja ani żaden z nas czterech, żeby pilnować, bo się nie znamy na tym, więc trzeba mieć naprawdę dobrego menadżera i dobrych ludzi, którzy, no szczerze mówiąc, na końcu, nie wiem jak jest tutaj w waszym sporze, nie wnikam w ogóle, nie będę tego komentował, bo nie znam sprawy, ale... To, żeby po prostu nie być oszukiwanym. To jest chyba najtrudniejsza sprawa. To powiem tak, żeby była jasność. Tak. To jest największa bolączka. To jest największa bolączka restauratorów, że restauratorzy są na wielu, wielu polach oszukiwani. Albo kompetencją, albo niedbanym o towar, prawda, albo kradzieżami. Zjawiska są bardzo różne i na pewno jest to branża, która jest właśnie na takie spory bardzo mocno narażona. Jeżeli dzwoni ktoś, który się poczuł i czuje się, prawda, no to jest oczywiście jakaś oficjalna droga. Moje restauracje funkcjonują, zatrudniamy dużo osób, dostają pieniądze, więc wszystko jest okej, tak? Jeżeli jest spór, no to musi być w jakiś sposób on rozstrzygany, no ale nie po to się spotkaliśmy tutaj, więc... A w piratach oszukiwaliście grających? Nie. Dałoby się? Nie. No bo te statki... Wyobrażam sobie... Z tyłu faceta, nie. No, że wiesz, nie. Można było przekleić jakiś okręcik na inne pole. To, wiesz, ja poprowadziłem tych programów kilkaset, no może nawet więcej niż kilkaset. W pewnym momencie byłem 5 razy w tygodniu nawet na jednej antenie. Więc moją ideą od samego początku było jak najwięcej rozdać, żeby ludzie jak najwięcej wygrali. Żeby jak najwięcej wygrali czy gadżetów, które zostały stworzone, czy nagród. Żeby to była idea taka, że to jest rozrywka z pozytywną korzyścią. Tak? I to w naszym interesie, w moim interesie zawsze było, żeby jak największa ilość ludzi się dodzwoniła i jak największa ilość ludzi... To może oszukiwaliście w drugą stronę na przykład? Żeby jednak trafili w te okręty. No czyli to, jeżeli to możemy... To jak teraz ktoś zadzwoni, jak ty zakręcisz i już nie to już trafimy, tak przedstawię, tak. To już będzie nagroda od razu, ale to tylko z takiego, rozumiesz, z takiej jakby sytuacji. A to nam bardziej chodziło o to, żeby ludzie wygrywali, nie? Powiedz mi, jesteście na żywo, dzwonią ludzie i mamy połowę lat 90., to jest dla nich niezwykłe. Takie najbardziej absurdalne sytuacje, jakie ci się zdarzyły. Nie wiem, ktoś zadzwonił, zaczął przeklinać, albo ktoś zadzwonił i...
No i zapomniał języka w gębie, bo to przecież też się może zdarzyć. Znaczy to wtedy, no wiesz, no, sam odbierasz telefony, no wiesz, że można w jakiś sposób też pomóc drugiej osobie, jeżeli w jakiś sposób zdenerwowana. Jak przychodziłem do telewizji, to każdy właśnie mówił, a co będzie, jak ktoś przeklnie? Tylko wiesz, do mojego programu nie można było się dodzwonić, więc ktoś, kto chciałby zrobić taki kawał, no to jeżeli ludzie dzwonili po pół roku, po roku czasu, no to czekaj, nie... Czekaj, czy ja mogę przeczytać jedną rzecz, a ty zaraz będziesz mówił, a mam tutaj taką informację. Centrale telefoniczne w trakcie programu były całkowicie zablokowane. Ludzie pisali skargi do Poczty Polskiej, że telefony nie działają. Teleturniejem zainteresował się rząd. Urzędnicy ugięli się pod falą skargi i wypowiedzieli telefoniczną umowę TVP. Ówczesny prezes telewizji poprosił o interwencję ministra. No tak było. Stary. To tak było. To jesteś już, wiesz. No była, bo już na tak. posiedzeniach ja rządu o tym, ja wiem, o tobie mówili. Nie bałem się tego, że ktoś przeklnie. Uważałem, że jak już ktoś się dodzwoni, to będzie chciał wziąć udział jakby w programie i mieć zabawę. A ten, a ten odsetek osób, które właśnie chcą zrobić coś złego, no że będzie ta tama. Jeżeli chodzi o tą sytuację, no to była taka, że no, telekomunikacja wypowiedziała umowę dzierżawę linii telefonicznej Telewizji Polskiej, dlatego że te stare centrale telefoniczne zawieszały się i były dzielnice w Bydgoszczy na przykład, które były odłączone całkowicie. Ludzie nie mieli telefonu w domach. To się stawało niebezpieczne, bo na przykład niebezpieczne, dlatego, karetka pogotowia szpitala. Karetki szpitalu, tego straży pożarnej. I to była sytuacja. Pojawia się facet w telewizji, wszyscy do niego dzwonią, ja się cieszę, a tutaj nagle cała dzielnica i to wiesz, dzielnice po 50-80 tysięcy osób nie mają jedynego kontaktu, nie było telefonów komórkowych. No był bardzo poważny problem. Jak go rozwiązać? Oni go rozwiązali, no bo one były dość starego typu, te centrale. I te sytuacje były takie, że ja potem miałem faktycznie problem i to był największy problem, że no wiesz, no nagle nie, że nie dzwonią do ciebie, tylko no, wysiadają centrale i teraz nawijasz 15 minut. A, bo takie sytuacje też się mogły zdarzyć, że tak centrala się zawiesiła i do I ciebie nie były. Ma telefonów, bo, no, bo nie ma jak zadzwonić. Takie tak? były. No, takie to, i tam szycie było z Irkiem bardzo duże, nie? I o czym się wtedy ale show musi trwać, no wiesz, albo graliśmy, albo... Sami graliście między sobą. Albo graliśmy sami, albo ja zadawałem pytania i prosiłem, żeby ludzie przysyłali. Wiesz, nie było wtedy maili. To na pager ci coś przysyłali? Nie, dostawiliśmy, to były worki listów. Tak? To były worki listów. Więc wiesz, zadawaliśmy pytania i prosiliśmy, żeby ktoś przysłał kartkę pocztową jako taką. Także to był moment faktycznie bardzo ciężki, dla tego, że sukces może zabić. No wiesz, no właśnie, sukces przeszkadzał temu, że nagle no, nie można było porozmawiać przez telefon, tak? Takie były. No dzisiaj to niewyobrażalne zupełnie. Nie wyobrażalne. No dzisiaj nie możesz, powiedzmy, zadzwonić ze Stadionu Narodowego, jest przerwa meczu i wtedy faktycznie obciążenie tych sieci komórkowych jest tak duże, że wtedy w zasadzie połączyć się nie można, ale to chyba jedyne takie miejsce, które mi się dzisiaj zdarza. To co, ktoś zadzwonił i przeklął? Tak, chyba, a to naprawdę to się zdarzyło chyba raz, dwa razy. To powiedziałem, że chyba jak dziś pamiętam, dziękuję za tą polszczyznę, prawda? Okej. Okay. Wiesz, skasowana sytuacja. Natomiast, wiesz, jest taka, ja ci powiem tak, tak jak ty masz pewnie mnóstwo czasem w programach różnych sytuacji, no to jest jedna sytuacja taka, która była dość, no taka dość charakterystyczna. To znaczy, jeśli ja miałem nagrody, to nagrody były powiązane ze statkami, czyli trzeba było je rozdać. Rozdać. Wy macie też sponsorów, musicie ich obsłużyć, prawda? Trzeba rozdać nagrody. No i teraz tak, no ten statek jest przypisany, no to jest taka nagroda, taka. Między innymi ja miałem nagrody, to było tak zwane AGD, szeroko pojęte. I nagle tak patrzę i zostaje mi, to jest ostatni statek, i patrzę i zostaje mi lokówka. Wiesz, lokówka, no wiesz, no, lokówka. I mówię, no dobra, i słyszę, że dzwoni on. Ja mówię, no jak on zestrzeli ten statek i ta lokówka i ja mam włożyć do telewizora tą lokówkę, no to będzie ciężko, nie? No i oczywiście od razu, wiesz, tam prawie Murphy, od razu, strzela od razu, myk, myk, myk. No i to jest taki moment, w którym w telewizji na żywo, jak cię coś złego spotyka, no to próbujesz się jakoś uratować. I ja mówię do niego, może taka nie jest zbyt męska nagroda, ta lokówka, ale nie wiem, może twoja wybranka serca albo żona, kobieta, a on mówi, jestem samotny. No więc wiesz, to jest ten moment, kiedy jesteś tak lekko płoniesz. No wiesz, to jest ten moment, kiedy to powietrze, wiesz jak to znikąd jest, ratunku, tak. I co teraz? To mówisz,
A to w takim razie nie wiem, może mama, wiesz, już mówisz, mama, tego właśnie mi zmarło. No więc wiesz, no to już jest ten cios taki, że już jesteś w tym narożniku i już jest z tego, więc to powietrze już w ogóle jest takie. No więc już mi ciebie żal. Jest, nie wiesz, no, co zrobić, no ale musisz dalej walczyć, bo trzymasz tą lokówkę i mówisz, no też facetowi jakoś muszę to dać, tak? Więc mówię do niego, ale to może, nie wiem, w pracy koleżanka, on mówi do mnie, u nas 100% załoga męska. No więc to wiesz, no to już po tym ciosie już nie wiesz, co zrobić, to trzymasz to. To jakoś sobie z tym poradzisz, no wiesz, no to już jest. No to jest kwintesencja, no tak, czasem, że próbujesz wyjść z jakiejś sytuacji, mm-hmm, a ona ciebie jeszcze bardziej jakby pogrąża. A teraz kiedyś Irek się wywrócił na żywo na statku, właśnie chyba na dwójce. To taki duży statek w operze wybudowaliśmy, taka wielka scenografia. I tam latał. No i jak się no, dolił. Ale tak mocno. No to było tak, sufit, wszystko tam, wszystko latało, ja patrzę, Irek nie ma, zanim się pozbierał, on się tam lekko poturbował, lekko, no ale tam show musi trwać do końca. Kto jest z nami? Kto się do nas odzywa? Kogo witam, kogo goszczę? Halo, cześć. Tomek z tej strony z Bydgoszczy. Cześć Tomek. Mam pytanie do pana Rafała. Oglądałem pana Rafała jako dziecko z braćmi i zawsze chciałem być ręką pana Irka i podać mu kości. A moje pytanie pierwsze jest takie, czy w momencie największej oglądalności programu, czy popularność sprawiała panu jakiś problem? No tak, to jest takie pytanie, z którym no wszystkie osoby, które no jakby wystawiają się trochę na sprzedaż, tak, bo jak funkcjonując w mediach, trochę się wystawiamy. Tylko z takiego obrazu, bo pan wcześniej w radiu był i czy tak, to przeszło na telewizję, czy ta zmiana była odczuwalna? To było tak, że no, jest ciężko mówić o tym, że to przeszkadza, bo wtedy wszyscy mówią o tobie, patrz, woda sodowa mu odbiła, po to robisz, więc a propos, no, ja powiem tak, ja sobie postanowiłem, gościem w radiu, właśnie w przywołanym radiu, kiedyś był taki rockman, zespół jakiś rockowy. I no, wiesz, no, to był zwykły zespół rockowy, który grał w jakichś dwóch, trzech pubach, prawda, i gościem był lider tego zespołu, który właśnie mówił, jak go strasznie męczy popularność. A ja tak sobie pomyślałem, jak ja słuchałem tych jego wynurzeń, mówię, co on gada? Mówię, tak ja nigdy nie chciałbym być taki właśnie jak ten gościu, który wiesz, skarży się na to, że robi wszystko, żeby ludzie ciebie oglądali. Więc ja starałem się nie skarżyć, aczkolwiek muszę powiedzieć, że no, to inne czasy, no, nieporównywalna skala. Ja przestałem faktycznie wychodzić na ulicę, zakładałem jakieś pół peruki, pod czapki. To było dość, to było uciążliwe, tylko ja się na to godziłem, bo podjąłem taką i przy całej ogromnej sympatii do sytuacji i nigdy nie chciałem tego jakby odmawiać, tego do końca też dzielenia ze sobą. No ale trzeba powiedzieć, no tak, oczywiście to była inna skala, ta popularność przerastała absolutnie i mnie. No wiesz, jak to wyglądało w taki sposób, że jak ja się pojawiłem w programie, po pierwszym programie, to mieszkałem u siebie na osiedlu w Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności i na drugi dzień rano poszedłem do swojego sklepiku, do którego chodziłem od małego. Jak mnie pani zobaczyła, to od razu powiedziała, pan, to tutaj proszę bez kolejki. I ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Udało się to, co się nie udało, będąc w radiu. Tak jest. No, wiesz, jak wyszedłem wyrzucić śmieci, nagle zobaczyłem to i ja mówię, coś tutaj się zaczęło dziać. No oczywiście było to szokujące. Jak jeszcze czytałem taki twój cytat, że powiedziałeś, że jak szedłeś ulicą w Bydgoszczy, to się tramwaje zatrzymywały. Aż mi się wierzyć nie chce. To już uważać trochę tak pod dla legendy lepszej. Nie. Tramwaje się zatrzymywały w Bydgoszczy? No, tam raz się zdarzyło, że po prostu motorniczy zatrzymał tramwaj, prawda, szedł ulicą. No to był taki, to były takie już te momenty, takie przełomowe. No to wiesz, To już jakieś szaleństwo. Uciekać, nie? To takie było, że uciekać. Ale to jest tak, nie można się na to obrażać. Było to, odpowiadając, ta popularność nieporównywalna. Ona była też zaskoczeniem dla mnie, dla mojego otoczenia, dla ludzi. I czy przeszkadzała? Czasem przeszkadzała. Ale czasem była to również bardzo słodka. Czy mógłbym jeszcze jedno pytanie dodać? Jasne, dawaj. Jeszcze mam takie pytanie. Czy pana wizerunek był jakoś wykorzystywany, tak w cudzysłowie, do promocji Bydgoszczy?
To znaczy, nie wiem, co rozumiesz pod pojęciem promocji Bydgoszczy. Ja z kolei pamiętam czasy, kiedy w programie Piraci był herb. Jeszcze nikt nie mówił o żadnym lokowaniu Bydgoszczy. Mhm. To ja nie dość, że to miałem herb Bydgoszczy. Mhm. I taka promocja była. Zawsze dobrze się czułem w swoim mieście. Nie wiem, czy bardziej to rozumiem. Chodziło mi o to, że w przypadku, nie wiem, jakichś gal czy innych, czy wraz na przykład z prezydentem Bydgoszczy był tutaj pan, tu jest pan Rafał Rykowski, tutaj prowadził program Piraci, czy w takim jakbym świetle. Nie, no bardzo dobre kontakty mamy z miastem. Jeżeli tylko, ja też robiłem w Bydgoszczy kilka imprez masowych. Goloba znałem, Tomasza. Więc Bonika pewnie też. Tak, że zawsze brałem udział w niektórych wydarzeniach, biorę udział i powiem tak, nie narzekam, kocham swoje miasto. Ale właśnie takich imprez i Goloba, to i tego wykorzystywania do różnych wspólnych akcji z miastem, czy to Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mm-hmm. byłem bardzo mocno zaangażowany. W swoich licytacjach zebrałem ponad 1 000 000 złotych. Sam z siebie produkowałem złote serduszka, mm-hmm. bo nie można było w Warszawie się dostać. Więc dużo różnych akcji było, ale między innymi, bo jesteśmy w kanale sportowym, ja widzę mnóstwo piłek do nogi, mm-hmm. To pamiętam kiedyś taki był, a propos Tomka Goloba, był kiedyś taki turniej charytatywny i oni, organizatorzy, zaprosili w Goloba, Protasiewicza jeszcze wtedy, mm-hmm. i oni razem jeździli Polonia, Bydgoszcz. W Polonii, również mnie, no i jest ten turniej, oni grają w piłkę, bo ja się w ogóle w piłkę to tak nie za bardzo, ja to mm-hmm. koszykówka, słyszałem, szkoła nie. sportowa, ale koszykarz. Koszykówka, piłka nie za bardzo i tak jestem na tej rozgrzewce, ja patrzę, chłopaki śmigają, wiesz, tu podanie, piła chodzi, oni tu. Ja mówię sobie, jejku, jak oni mi podadzą tą piłkę, no to będzie kompromitacja, nie? I w szatni mówię do nich, mówię do Goloba, mówię, słuchaj Tomek, taka prośba jest do ciebie. Omijaj mnie. Czy mógłbyś mi nie podawać piłki? On, a co ty? Ja mówię, no tak przecież mi tak tego, i mówię, Piotr, mógłbyś też tak mi nie podawać piłki, wiesz? Ja będę jakieś szybkie zmiany robił, wiesz? Wchodzę i schodzę, prawda? Wiesz, żeby trochę było show i tylko nie lepiej mi nie podać. Nie, dobra, jak chcesz, no. Tak się stało, w ogóle nie podawali mi piłki, krótkie zmiany, kończy się ten mecz i oni w szatni mówią, bo my już musimy jechać, bo tutaj to ty tam idź tam jak na to zakończenie, no to ja mówię, spokojnie, to już opanujemy, chłopaki, wy już jedźcie, śpieszycie się, ciach. Nagrodę za zawodnika meczu Rafał Rykowski. Ja nie dotknąłem ani razu piłki, ani razu. Zostałeś piłkarzem meczu? Oczywiście zostałem piłkarzem meczu. No to jest sztuka jednak, gra bez piłki. Oj, myśl trenerska. Słuchaj, na tych imprezach telewizyjnych czasami są zapraszane gwiazdy światowego filmu i zawsze dziwnym trafem dostają wtedy nagrody za całokształt kariery. To jest ta sama historia. Jesteś ciągle z nami? Halo? Tak, jeszcze pytanie do Smoka. Może zrobilibyście jakiś program reedycję Piraci na żywo? No a po co właśnie w to gramy? Okej, okay, no ale taki wiesz, pełnowymiarowy z panem Irkiem oczywiście. Dobra, będziemy na ten temat myśleli, ale na razie uważaj, bo Rafał cię przejmuje i ja teraz kręcę kołem. Tak, nie, dobrze, no. Wiesz co, tak. Północ, południe, wschód, zachód, ale może będzie ręka Smoka będzie miała więcej szczęścia. Kręcisz. Proszę bardzo, tylko wybierz dwie strony świata. Ster do twojej dyspozycji. Północ, wschód. Północ, wschód. Słuchajcie, tak skadrujcie, żebym jakby co to mógł przestawić to koło. Patrz pan, od razu trafiłem. Wschód. Jest kochany. Wschód. No. Dobra, w porządku, czyli tak. Koszulka? To ode mnie koszulka. A od ciebie Rafandynka. A ode mnie Rafandynka, proszę bardzo. Jest proszę, ode mnie Rafandynka, jest, mamy od razu dwie. A poczekaj, bo tutaj możemy chyba podać przez ten. Czekaj. Włożyć do telewizora, chcesz? Włożymy do telewizora. To ty. Poczekaj, jesteś z nami? Patrz. Tak. Już wyciągam rękę. Proszę bardzo, tak to było wtedy. No i co? Czekaj, ja mu podam. Już. Tak to. Masz? Jest! Masz to? Złapałem. I tak to było w Piratach w latach 90. Takie to były pomysły. Bardzo ci dziękujemy. Zostań na linii, żebyśmy mogli wziąć twoje dane. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wymyśliłeś coś, co nie weszło na antenę? Że byłeś zbyt w
swoim myśleniu innowacyjny za bardzo do przodu, że aż telewizja nawet nie nadążała za tym? Chciałem zrobić Piratów w kosmosie w wirtualnej rzeczywistości. Byłem w studiu w Hamburgu pod koniec lat 90. Tam było studio i chcieliśmy zrobić w wirtualnej rzeczywistości Piratów w kosmosie. Mhm. I to już nie przeszło, bo... Nie, dlatego, że ta technologia wirtualnej rzeczywistości była dopiero, były początki i te rzeczy były, zresztą do dzisiaj wirtualne studia jeszcze cały czas są mocno takie statyczne, bardzo, bardzo ciężkie w przestawieniu i ten projekt się okazał niemożliwy. Słuchaj, byłeś w telewizji Bydgoszcz do którego roku? Z piratami? 90 chyba... Znaczy, ja nadawałem z telewizji Bydgoszcz, okay. Ja byłem w telewizji Polonia. No tak, ale właśnie mówię, że zanim się przeniosłeś do anteny, powiedzmy, ogólnopolskiej, czy nawet ogólno, to już nawet nie można mówić o ogólnopolskiej, to było telewizja Polonia. W miesiącach już telewizja Polonia. Bardzo szybko. Tak, okay. Telewizja Polonia zauważyła i chyba po pół roku już byłem na antenie telewizji Polonia. I byłeś w jedynce, byłeś w dwójce, byłeś w Polonii, byłeś w Polsacie. Prawie jak Taniec z Gwiazdami, odwiedziłeś wszystkie anteny świata. Tak. Prawdopodobnie. W roku 1999 to jest chyba, wydaje mi się, jakiś taki szczyt popularności Piratów, albo może szczyt docenienia Piratów. Zostajesz nominowany do nagrody w Montreux. To jest festiwal, tam jest festiwal jazzowy, ale jest także festiwal produkcji telewizyjnych. W ogóle opowiedz, jak do tego doszło, bo też zdaje się, że inicjatorem tego był niejaki Rafał Rykowski, tego, że, to się, że tam się dostałeś. A czy to jak zwykle przypadek? Przypadek. Ja uważam, że zawsze uważałem, że w telewizji, na tych gazetkach ściennych, które tam są, w tych gablotach, zawsze jest bardzo duża wiedza. Ja zawsze uważnie, a zwłaszcza w oddziale, cóż tam, centrala, jakieś komunikaty albo coś, czasem właśnie jakieś konkursy na coś. Zawsze to czytałem i nagle patrzę, że można składać do komisji, ale w telewizji naszej, w Polsce, że programy, które ewentualnie oni wyślą na tam Światowy Festiwal Twórczości Telewizyjnej Montreux. No, zacząłem googlować. No, jeszcze chyba, tak, wtedy już. No, może jakieś już na modemy tak. Google. Ja zobaczyłem, że to jest w ogóle festiwal nad Jeziorem Genewskim, gdzie wygrywał cyrk Monty Pythona, Familiada i tak dalej. No, milionerzy ja mówię, chyba. Czy milionerzy w twoim, chyba w tej edycji. No to jest, stwierdziłem, że no, gdzie ja tutaj na tych 8 metrach kwadratowych z moim stateczkiem, ale jakaś przekorność. Mówię, dobra, w porządku. Poprosiłem panią Marię, która zawsze odbierała u nas telefony, żeby wzięła jeden odcinek i po prostu spisała listę dialogową. Wbiliśmy to po angielsku. 120 franków zapłaciłem i wysłałem bezpośrednio, bo tam był już termin, wysłałem bezpośrednio do Montreux. Przychodzi odpowiedź, czy tam... Czyli ominąłeś komisję. Znaczy, tak. Czy tam... I tak do końca nie rozumiem tego. Lecę do swojego znajomego żeby przeczytał to. Mówi, ty. Ty jesteś nominowany. Oni cię zaprosili. No to w tym momencie, jak on to powiedział, to w sekretariacie dzwoniła Nina Terentiew. Tutaj dzwoni Gazeta Wyborcza. No i się okazuje, że nagle Piraci dostali nominację w kategorii game show, teleturniejów i... że mam jechać tam do Szwajcarii. To był rok, w którym byli też nominowani milionerzy. To milionerzy byli po pierwszej edycji w Anglii. Okej. Okay. Czyli jeszcze nie byli znani tak. Tutaj. I tam festiwal w Montreux, oprócz jakiegoś magicznego miejsca, Montreux Palace, to miejsce, taki hotel pięciogwiazdkowy, ale prawdziwy pięciogwiazdkowy, gdzie na ostatnim piętrze miał swój apartament Freddie Mercury, jak umierał i tam przyjeżdżali muzycy, miał specjalną swoją windę. Jakiś magiczny festiwal jazzowy, Nabokov, Lolita, w ogóle no, wielki świat. Jadę w świat, jedzie Nina również Terentiew, mieliśmy swój box i można było oglądać na tym festiwalu, były prezentowane różne nominowane programy, to były takie publiczne te projekcje. Oczywiście, wiesz, jury międzynarodowe, BBC, to coś niesamowitego. No i można było zobaczyć odrzucone programy. No i tak bierzemy te odrzucone programy, ja tak patrzę, a tam jest taki program jak Fort Boyard. Fort Boyard, aha. Taki, wiesz, że tu statek piracki i tak dalej.
Ja tak mówię do Niny, mówię, Nina, zobacz, to ja tutaj na tych 8 metrów kwadratowych, a taki statek. Ona mówi, ale widzisz, a ty jesteś, a ich nie ma. Mhm. No i potem sięgamy po moich rywali, czyli wkładam milionerów, patrzę na tych milionerów i mówię do Niny, mogę to powiedzieć? A, możesz. Mogę? A ty, ty wiesz, czy ja mogę powiedzieć? A, bo ty do niej mówisz, czy ja mogę powiedzieć? Nie. Do siebie mówiłem okay. przed chwilą. Ale dobra. I mówię do Niny, Nina, to jest bierzemy to. To jest coś niesamowitego. I Nina mówi do mnie, Rafał, kurwa, jak ty sobie wyobrażasz, że z 1 000 000 złotych ja mam iść do prezesa i powiedzieć, że 1 000 000 złotych będzie z abonamentu, ze środków abonamentowych, przecież tego nigdy tego nie przepchnę. Daj następną kasetę. Mm-hmm. Tak nie trafili milionerzy do telewizji publicznej. Mm-hmm. A jakie ty miałeś relacje z Niną, zanim jeszcze cię pociągnę, z Niną Terentiew? Caryca, mnie... wiesz, no to w świecie telewizji jest uważana za znaczy, kogoś, kto absolutnie... Zauważyła mnie wtedy, kiedy Nina wysyłała mnóstwo programów i nie dostawała nominacji, a jeździła tam. Okay. I jak zobaczyła, że ja dostałem tę nominację, no to stąd jakby w ogóle możliwość rozmowy. Zawsze to była legenda dla mnie. Uważam, że jedna z bardziej znaczących w ogóle postaci twórcy telewizji w Polsce, gdzie to faktycznie tam się poznaliśmy w Montreux, jak wracaliśmy, no to kiedy nie dostałem nagrody, bo wygrali milionerzy, no to Nina powiedziała mi, że już jak chyba wysiadaliśmy z samolotu, to powiedziała tak, nie dostałeś nagrody, ale i tak to była nagroda, że dostałeś tą nominację, bo nie wiem, czy w ogóle ktoś jeszcze w historii telewizji dostanie kategorii teleturniej game show, ale ja ci dam swoją nagrodę i wpuszczę cię na dwójkę. Mm-hmm. Taką nagrodę od niej dostałem. Za to jestem oczywiście bardzo wdzięczny, bo miałem taką możliwość jakby... Ale to już było późno, to już było troszeczkę późno, jeżeli chodzi o piratów, tak? To już wchodziły to inne formaty. Duża sprawa, no bo mówimy o formacie wymyślonym w 100% w Polsce, bo milionerzy, oczywiście milionerów dzisiaj oglądamy w Polsce, czy familiodę oglądamy w Polsce, ale to są wszystko formaty przeniesione jeden do jednego z zagranicy, skądś tam do Polski. A pytanie moje jest takie, czy nie było pomysłu, żeby piratów skomercjalizować w drugą stronę, żeby zrobić z piratów format autorski, który zostanie sprzedany Wielka Brytania, Niemcy, czy ta rzeczona Szwajcaria i tak dalej, i tak dalej. Wszystko byłoby dobrze, tylko w jednym z warunków tego, żeby program Piraci powstał, było to, że dostałem umowę do podpisania i musiałem zrzec się praw autorskich na rzecz telewizji polskiej. To był warunek. Miałem w ręku, że albo wejdę na antenę, albo muszę im to sprzedać. No więc a to w tym momencie właśnie wejścia na dwójkę? Nie. To już wcześniej? Za pierwszym razem. A, okej, na samym starcie. Więc nie byłem jakby właścicielem tego. A to po pierwsze. Po drugie, wiesz, no, nikt też nie za bardzo był zainteresowany. Ja czyniłem stanowy Channel 4 chyba po Montreux chciał, ale wiesz... To Channel 4 Anglicy? Tak. To jest jakieś biuro współpracy z zagranicą. Gdzieś ktoś, 17 dyrektor, ciągle zmieniający się, jakieś wiatry i tak dalej. A wiesz, nie było kogoś, kto to poprowadzi na tyle do końca, prawda, właśnie zainwestuje w taką anglojęzyczną kasetę. Nie miałem takiego przebicia. Uważałem, że to jest jakby możliwe. Oni tam badali sprawy praw autorskich i tam się okazało, że w Anglii jakieś towarzystwo marynistyczne chyba coś mają podobnego zarejestrowane. Jakieś rzeczy one były, więc to nie było. Wiesz, ja w telewizji przeżyłem... To jest taka rzecz, którą mogę powiedzieć, dość smutna. Ja przeżyłem około takich bezpośrednich swoich przełożonych, około 100. Co ty gadasz? Będąc na różnych antenach. I to jest tak, że... To chyba się zmieniali co 3 miesiące. Tak jest, oni cały czas się zmieniają. I teraz ktoś mówi tak, podobasz mi się, nie podobasz mi się, w mojej telewizji będzie tak. I cały czas tylko, wiesz, dyndasz i czy temu dyrektorowi się spodobasz, czy ten ci przedłuży program, czy nie. I oni przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. Jeśli mówimy o Ninie Terentyew, to zobacz, Nina Terentyew była bardzo długo, jeżeli nie, to przyszła do innej stacji i tam jest. Jeżeli jest Edward Miszczak, druga osoba, która... Z podobnymi kompetencjami. Tak charyzmatyczna, że tworzyła przez tyle lat tą telewizję, to ona była jedna.
jedna. I owszem, jak jemu się coś nie podobało. Tylko wiesz, niestety telewizja ma to do siebie, a publiczna, że no jest mocno sterowana również względami politycznymi. Bardzo często niestety te osoby no, nie są fachowcami w tym sensie, no bo mają pewną funkcję i mówią, w mojej telewizji mi się podoba to. Wiesz, to nie chodzi o to, co się podoba, tylko co się ma ludziom podobać. Mhm. I to mniej więcej tak również się stało, jeżeli chodzi o sprzedaż jako taką. Także były takie pomysły, do nich nie doszło z różnych względów, między innymi jakby takich. Natomiast wiesz, Montreux było czymś niebywałym. No, wiesz, sama nominacja była czymś niebywałym. Ten świat był zupełnie jakby niezwykle potraktował ten teleturniej i to jest rzecz, która na pewno po mnie pozostanie, bo Nina miała rację. Nikt po mnie nic nie dostał już. Nikt już do Montreux nie był nominowany. Kurczę, może nie wysłali, bo może nie przeszli przez komisję. A może... Może to zostało na etapie komisji. Kogo witam, kogo goszczę na naszym statku w Warszawie? Kto jest z nami? Halo? Dzisiaj bez wątpienia posiadanie mikrofonu należy do Bydgoszczy. Nie gadaj, że z Bydgoszczy znowu dzwonisz. Oczywiście. Ja już się aż boję telefonów z Bydgoszczy. Z czym dzwonisz? Może ktoś zwolniony. Może się boję. Nie będzie nic o gatunku. Okej, dawaj. Ja, proszę. Witam panie Rafale, witam Smoku. Bardzo fajnie się słucha. Przyznam szczerze, że w latach, kiedy był program, to skakałem, jak to Mati Borek mówi, z dywanu na podłogę. Więc osobiście pana kojarzę, ale mój starszy brat jest dużym fanem. I moje pytanie brzmi, bo wspomniał pan na początku, że w Bydgoszczy ten sprzęty, które pan przywiózł, gdzieś można w Bydgoszczy nabyć, więc chciałem zapytać, gdzie konkretnie, w którym miejscu? Sprzęty. Ale czekaj, jakie sprzęty? Bo ja chyba nie zrozumiałem. No nie, mówię o tych łódkach, o statkach. O rafantynkach, gdzie można rafandynki znaleźć. Tak. Widzisz. Gdzie można znaleźć rafandynki? No, rafandynki, jest pracownia, która produkuje. Jak będziesz chciał kontakt, to zostaw swój numer telefonu, to ja ci go użyczę. A poczekaj, masz przede wszystkim szansę zdobyć taką rafandynkę już teraz. Tylko powiedzieć, kto ma kręcić, czy ja, czy... No, zaufaj. Poczekaj, pamiętaj, że jest, bo za mało wykorzystujemy tej sytuacji. Jeżeli chciałbyś, bo nie musisz się wcale decydować na koszulkę i rafandynkę, jeżeli chciałbyś i to, i to, to najpierw musisz tutaj być na tym kole, trafić dobre strony świata, a potem Rafał ci zada pytanie i musisz na nie odpowiedzieć. Dobra, najpierw z czterech stron świata dwie poproszę. Gdzie byś teraz chciał popłynąć? Północ-zachód. Będziemy? Ty nie masz dobrej ręki. Czyli jednak przejmujesz. Tak, przejmuję koło, przejmuję. Niechętnie, ale się zgodzę. Następny ty. Północ-zachód, widzisz? Północ. Ja mam trafienia na 100%. Proszę bardzo. No to co, koszuleczkę proponuję tobie, tak? Oryginalna koszulka, nie do kupienia, tylko tu w kanale sportowym. Kogo witam, kogo goszczę. A jeżeli byś chciał rafandynkę, to możemy ci zadać pytanie. Chcesz? To ryzykuję, tak. Poproszę pytanie. To... Koszulkę już masz, także... Przeczytaj to drugie pytanie, banalne. Zobaczymy, czy będziesz miał szczęście. Ale dobra. Dobra. Jesteś z piłki, jesteś mocny? No zobaczymy. No dobra. Patrz. Jedyny polski klub, który pod względem triumfów w europejskich pucharach jest blisko francuskiego Paris Saint-Germain. To dobre jest. No i to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Musisz się teraz dobrze zastanowić, albo inaczej. Chcesz, żebym ci pomógł lekko? No ale mówimy o mistrzostwach kraju, czy nie. Mówimy o... Europejskie puchary. Europejskie puchary. Wiesz, ile triumfów w europejskich pucharach ma PSG? Jeden. Zdobyli puchar zdobywców pucharów. Jest polski klub, który zdobył europejski puchar, ale uwaga, nie był to ani Puchar Europy, o Lidze Mistrzów nie wspominając, prawda? Ani Puchar zdobywców pucharów, ani Puchar UEFA, ani Ligi Europy, ani Ligi Konferencji Europy. Był to puchar, który już nie istnieje. To już więcej ci nie podpowiem. No to jest klub, który aktualnie prowadzi Widzewem Łódź 2-0 w Ekstraklasie. Czyli? 3-0 już, przepraszam. Górnik Zabrze. No niestety nie jest to dobra odpowiedź, mój drogi, bo Górnik Zabrze nie zdobył tego pucharu, bo ty mówisz o pucharze zdobywców pucharów, gdzie Górnik Zabrze przegrał z Manchesterem City. Notabene to jest jedyne też trofeum Manchesteru City w pucharach. A ja mówię, mój drogi,
o Polonii Bytom. Ja się pytam, kaje z Bytom. O. Polonia Bytom zdobyła Puchar Intertoto, mój drogi. A? Widzisz? Także ten program ucząc bawi, bawiąc uczy. Także ale dostajesz... koszulka ale koszulkę masz. Koszulkę masz od Rafała. To 2-0 dla redakcji pytań. Poczekaj, poczekaj. No. Koszulka do ciebie prosto do telewizora. Patrz, robimy to jak w Piratach. Dawaj. Jest, dawaj. I to nie jest Irek, to jest Janek, ale Janek też się dobrze sprawdza. Ale skuteczność jest. Masz, dostań na antenie i tam dostaniesz... To jeszcze jedna rzecz, tak. Smoku, jedna rzecz. Tak. Ja dostałem od was koszulkę i teraz z racji, że jestem z Bydgoszczy, widzę w tle za panem Rafałem koszulkę Zawiszy, tylko to jest koszulka z Ekstraklasy. Tak. Nie wiem, czy widziałeś koszulkę, którą obecnie piłkarze Zawiszy grają. Ona jest, uważam... wizualnie naprawdę czołówka w Polsce. Tak. Więc ja biorę, przekazuję koszulkę Zawiszy, która jest obecnie i liczę, że przynajmniej parę razy u was wtedy się pojawi. Mega. Możesz jeżeli być nie pewien. Widziałeś, to uważam, że wizualnie naprawdę jest na koszulce mapa Bydgoszczy. Aha. Więc też jakby pan Rafał mówił, że bardziej za Żużem, ale to jest Bydgoszczy jest, także proszę zerknijcie, bo naprawdę wizualnie... Spoko. Ja nie mówiłem, że za Żużlem, ja tylko mówiłem, że akurat znam Tomka i... Goloba. I tego, ale oczywiście też Zawisza. No, Zawisza, bo to jest Zawisza. Jak chodziłem do klasy sportowej, to właśnie na Zawiszy mieliśmy. Mm-hmm. To była klasa sportowa Zawiszy Bydgoszcz, także tu sercem też Zawisza. Mm-hmm. A ty jeszcze się za młody jesteś, żeby oglądać Bońka. Nie oglądałeś Bońka w Zawiszy? Nie, to już nie. To już tak to nie. Słuchaj, bardzo chętnie. Wymienimy się koszulką. W takim razie tym bardziej zostaw swoje dane, a potem też trafią do ciebie wiadomości, gdzie jest ta pracownia Rafandynek, które tutaj w Bydgoszczy, którą będziesz mógł sobie tam na pewno skoczyć. Dobra? O, no już chyba nie mamy cię na antenie. Słuchaj, a propos samych przedmiotów, no jest jedna urocza dosyć historia, bo jak mówimy, scenografia była twoja od tak. Startu do mety w Piratach. No jest ta historia o beczce. Tutaj tego nie widać, ale nasz to koło też stoi na takiej, no, beczuszce tak naprawdę, takiej beczuńce. Ale tam była w programie Piratów stała beka, taka beczka wielka, no. Beczka śmiechu, jak się dowiecie, jak, co to jest za historia. Jest z nią zaangażowany pan Henryk Pulchny z Warzywniaka. To co z tego Warzywniaka? Gdzie cię wypuszczali przed kolejkę? Tak. Bez kolejki już? Nie z Warzywniaka, ale nie było możliwości, wiesz, beczki. Można było wszystko wyprodukować, taka stolarnia przy Technikum Drzewnym. Tam robiliśmy scenografię Piratów, no ale beczki nie można było zrobić, coś trzeba było mieć. No, nie można było kupić ani w internecie, nie wiem, nie było jeszcze, nie wiem, winiarstwa rozpowszechnionego. Były tylko dwa typy przecież wina, białe, czerwone, słodkie, półsłodkie. A to już cztery, widzisz? Dobrze. Ale jakby typy, tak? Ale no nie było beczki, nie można było tego. No i to wiesz, nagle mówię, dobrze, no weźmiemy beczkę po kapuście kiszonej. No i szybkie negocjacje, faktycznie beczka została nabyta bez kiszonej kapusty, ale a propos kiszonej kapusty, to dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę? Dlatego, że wszystkie wyprawy kończyły się bardzo źle, szkorbut, brak witaminy i Krzysztof Kolumb, nomen omen, właśnie wziął ze sobą dużo kapusty kiszonej, która w tamtych czasach była dostępna i to był między przyczyna również taka, że dotarła większa ilość tych marynarzy. To jeśli chodzi o kapustę kiszoną. Natomiast jeżeli chodzi tak, no wszystko fajnie, tylko wiesz, no... 8 metrów kwadratowych i beczka po kapuście kiszonej. Studio nie większe niż to tutaj, ale jeszcze naprzeciwko mnie pulpit głównego wydania lokalnych wiadomości. Znakomite. No, capiło tak. To byli zachwyceni na pewno. No nie, ale gdzie? No, po prostu, wiesz, nagle się okazało, że smród był niewyobrażalny. To jeszcze nie było tak na profesjonalne studio, to był wieżowiec, zaadoptowane niskie pomieszczenie. Capiło tą kapustą, także miałem mocne wejście. Od razu miałem protesty i wrogów. Dochodzimy do takiego momentu. Nie wiem, czy coś ominąłem ważnego z historii Piratów, ale na pewno, nie wiem, czy z historii Piratów coś ominąłem, na pewno jeszcze jest historia Rafała Rykowskiego w telewizji, bo pracujesz na antenach, dostajesz kilka innych telewizyjnych show. To są quizy, to są teleturnieje. To jest Made in Poland. To jest tak. 21 był chyba tak. Taki też quiz. Chciałbym cię zapytać,
Najpierw tak, czy nie poczułeś się trochę zaszufladkowany? No bo to jednak cały czas ci wziano w jednej, jednej roli. No to jest właśnie taka sytuacja, w której bardzo często jest tak, że próbujesz od tego uciec i bardzo często nie udaje się to, a jednocześnie można by było zadać pytanie, a dlaczego uciec? Z perspektywy czasu oczywiście jest tak, że pozostałe programy, które prowadziłem, w ogóle jakby nie zapadły w pamięć na tyle widzów. To jest najlepsza, to już jest odpowiedź na to pytanie. Ale bardzo często niepotrzebnie próbuje się uciekać od tego jakby bezpośrednio wizerunku, który był tak mocny i był tak kreatywnie jakby zrobiony. I może to był jakiś też błąd. Ale tak jak powiedziałem, wiesz, ja miałem 100 przełożonych. Ja ci powiem tak, w tej chwili to ja jestem trochę, ja mogę się użerać z pracownikami, ale wiesz, ja jestem trochę szczęśliwy, że jestem na swoim. Wiesz, no wy też tutaj jesteście na swoim. Sam wiesz, jak jest w telewizji, że po prostu temu się podobasz, temu się nie podobasz, tylko drżysz, czy ktoś ma... No dobra, ale bo zawsze w telewizjach jest tak, a w telewizjach komercyjnych zwłaszcza, no pracowałeś w Polsacie, że jesteś trochę uzależniony, jesteś więźniem oglądalności. Czy piratom zaczęło spadać? Dlaczego piraci zeszli z anteny? Zapytam cię po prostu. Piraci zeszli z anteny dlatego, że nie byli kontynuowani, ponieważ jakby to nawet nie chodziło o oglądalność. Nie było już klimatu, wiesz, no, nagle przychodzi nowy dyrektor i mówi, że tego nie będzie i koniec. Ja dlatego odszedłem do Polsatu, ja uciekłem do Polsatu, bo przyszedł jakiś dyrektor i powiedział, że on nie widzi tutaj możliwości produkcji tego na antenę telewizji Polonii, nie będzie tam jakichś pieniędzy w budżecie czy coś i tak dalej, a ponieważ Polsat pukał w tym sensie, że do mnie dzwoniono, no to stwierdziłem, że może ucieknę. Wiesz, to jest sytuacja taka, że w tej drodze gdzieś popełniasz może jakieś błędy, może złe wybory. Wiesz, ja byłem zanim piraci powstali, ja byłem w Polsacie. Jak Polsat się tworzył na alejach Stanów Zjednoczonych. To śmieszne, bo ja też tam byłem, tylko się nie dostałem. A widzisz, a ja widziałem Bogusława Chrabotę, tak, który wystąpił, że on zaprasza twórców. Ja nie mogłem się dostać tutaj do lokalnej telewizji, no to wałówka pod pachę, ciach i dostałem się. Do tego starego budynku, to się Lipski nazywały te budynki, tak, wiesz, tak, azbest. Tak. I miałem 3 projekty. Miałem piratów, miałem coś podobnego do Śmiechu Warty, jeszcze nie było Śmiechu Warty. I niestety nie wybrał... Czyli też się nie dostałeś? Wybrał inny format. Aha, okay. Jak ja wróciłem do Bydgoszczy, to nagle dostałem się do tego gościa i nagle się okazało, że tutaj, no to mówię, no to już tutaj i się zaczęła historia Coca-Coli wtedy. Tak jest. Czyli ja byłem w tym Polsacie, zanim, jak kiedyś się spotkaliśmy, wtedy to był szef też Józefa Walędziaka, dyrektor programowy Bogusław Chrabota, to mówi, no widzisz, no nie miałem nosa, no nie, no tak to było, wiesz, no, przychodzi, wiesz, facet znikąd, właśnie nie ma kasety, kartka papieru, wszystko przyjmie i tak to jest. Tak. Piraci zeszli dlatego, że nagle się okazało, że nie ma zapotrzebowania, a ja, chcąc dalej funkcjonować, parłem do tego, że może coś innego. No i... Ale słuchaj, to też nie było przecież tak, że nie było zapotrzebowania na tego rodzaju programy quizowe, gdzie ludzie dzwonią na antenę na żywo i odbierają nagrody, bo przecież, jak mnie pamięć nie myli, przełom lat 90. i 2000, bo o tych mniej więcej latach mówimy, to był czas, kiedy pojawiały się jak grzyby po deszczu te programy po godzinie 22, gdzie... lekko roznegliżowane panienki, nie mające za dużo do powiedzenia, robiły właśnie tego typu quizy z jakimiś tam głupkowatymi pytaniami. To było zabójstwo. Powstał cały kanał, to było zabójstwo tej formy, tego formatu telewizyjnego. To było zabójstwo formatu, który mówi, dzwoń, możesz się czegoś dowiedzieć, możesz porozmawiać, nie jest ogłupiające, jest jakaś treść, jest jakiś mały element zgadywanki, ale ponad wszystko jednak, wiesz, tej... Samo, widzisz, zobacz, ja przywiozłem te pytania dzisiaj. Sama możliwość zadania pytania. Przecież nie musisz brać udziału w tym. No to jest idea game show, teleturnieju. Sama możliwość zadania pytania jest jakąś treścią, tak? Jest czymś. I możesz się czegoś dowiedzieć. Nagle mówisz, jejku, nie wiem, a przecież jestem takim znawcą, tak? No właśnie, ludzie się pewnie dowiedzieli, że polski klub zdobył jakiś europejski puchar. Mały, ale zdobył.
A tutaj te formaty, żeby przez, wiesz, godzinę dziewczyna może bardzo ładnie wyglądała, może wszystko fajnie i mówiła w kuchni na D, w kuchni na D, w kuchni na D. I wiesz, po 45 minutach facet dzwoni, mówi durszlach, wiesz, bo w końcu go przepuściła na antenie. No to potem się okazało, że ten odwrót i tak zostały te formaty zabite. Mhm. Teraz... Między innymi wasz kanał jest tego trochę dowodem. No, otwarcie i rozmowa jednak z widzami. Stacje komercyjne kiedyś nie można było usłyszeć, nie można było się dodzwonić, bo nikt nie odbierał. Nikt mówisz nie o stacjach radiowych. Był taki okres, że wiesz, ten bardziej jak oglądałeś tą komedię romantyczną i nagle było, że prezenter radiowy i tam jakiś ktoś zawiedziony dzwoni, kocham tam Jolkę albo kogoś, prawda? To była bardziej fikcja. Dzisiaj ten kontakt jest większy, więc jest powrót do tego, aby kontakt, żeby była otwarta linia i żeby jakby widzowie mogli też brać udział, a nie jechać na teleturniej, czy no nie wiem, jechać gdzieś w studio, prawda? No dzisiaj świat pędzi, jest łatwiejszy kontakt poprzez media społecznościowe i poprzez a te formaty, ta głupizna, ona niestety poprzez wyciąganie tylko pieniędzy od ludzi na te płatne SMS-y, prawda? Z tego zrobiono biznes i to zabiło ten format telewizyjny i cieszę się, że dokładnie jest odwrotnie. Teraz. No a zobacz, w modzie jest zazwyczaj tak, zawsze tak jest i w muzyce też, że jest historia kołem się toczy i coś, co było modne kiedyś nagle wraca ze zdwojoną siłą. Czy sądzisz, że tak samo będzie z telewizją, a może już z internetem, nie z telewizją, ale że na przykład tacy piraci wrócą w takiej albo innej formie? Bo ludzie żyją czasami nostalgią i lubią coś, co już znają. Jak u Maklakiewicza, znamy te piosenki, które już na pewno słyszeliśmy. Na pewno powiem ci, że jest teraz czas na to, żeby właśnie była telewizja na żywo i żeby były quizy. Mhm. Jest czas na to, żeby ten kontakt był. I tak jak powiedziałem, wy to wykorzystujecie bardzo mocno i myślę, że nawet tutaj u was taki format byłby okej. Okay. Bo jest powrót, bo ty bardziej mówisz o tym resentymencie. Tak. No. Tylko to tak jest trochę, że tęskni się do tych swoich pierwszych dziewczyn z liceum, czy z... To jest to takie jakby marzenie. Mhm. I niech ta tęsknota lepiej pozostanie. Bo czasem ta weryfikacja, wszystko musi iść do przodu, tak? Musi być bardziej obudowane, tak? I często lepiej jakby formułę zachować, natomiast próbować coś bardziej jakby do przodu, tak? Już zupełnie w innej rzeczywistości. Teraz, wiesz, to, że ja nie funkcjonuję w mediach społecznościowych, nie znaczy, że ich nie obserwuję, ale jeżeli ja widzę, że rzecz przenosi się i Facebook ma tą drugą alternatywną, dalszą, ten dalszy internet, czyli tą wirtualną rzeczywistość, ta meta bardziej wchodzi i odbywa się konferencja prasowa jakiegoś domu mody, w którym dziennikarz musi stworzyć swojego awatara, czyli coś, co ja próbowałem zrobić Piratów w kosmosie. To znaczy, że to się cały czas bardzo mocno rozwija. Formy oprócz kontaktu telewizyjnego one się też rozwijają. Tutaj można by było puścić pewnie czat po prawej stronie, tutaj inne rzeczy po lewej, prawda? I jest jakby multimedialność, a za chwileczkę można by było powiedzieć, stwórzcie swojego awatara i możecie z nami też zagrać. Więc te możliwości są duże. Ja zaczynałem od hybrydy telefonicznej, żeby w ogóle mógł ktoś zadzwonić i żeby ktoś dał szansę, żeby była otwarta telewizja. Teraz są te możliwości, z których trzeba jakby tylko i wyłącznie korzystać, ale korzystać w oparciu, wydaje mi się, o nas. No bo jeżeli chłopak z Bydgoszczy może dostać może dostać nominację do Złotej Róży Montre na jakimś małym koncie, może postawić scenografię i pokonuje takie wielkie produkcje, które są, to może właśnie to jest też bolączka taka, że łatwiej wszystkim firmom producenckim dawać kasetę,
No i zainwestowaliśmy 500 000 w show, tak będzie wyglądało, a może bardziej też postawić na rodzime produkcje. Mm-hmm. To jest zawsze oczywiście też kwestia jakichś dużych interesów i jakiegoś zaufania. Ale niewątpliwie resentyment, tak, bardzo mocno w tej chwili, ja też, jeżeli chodzi o swoją osobę, to odczułam, tak, że jakby jest nawrót i nie wiem, jak to się dzieje, że właśnie nie dość, że mnie pamiętają, co w ogóle jest dla mnie szokiem, tak, że... No ale tramwaje się już nie zatrzymują. Proszę? Tramwaje się już nie zatrzymują w tej Bydgoszczy. Już nic takiego nie ma oczywiście miejsca. Zwariować można, tego naprawdę może Sodówa odbić od ale, tego. Ale poznają cię ludzie. Tego. Oczywiście, że tak, wiesz, no ja rozdaję autografy, bo jestem bardzo zdziwiony, mówiąc szczerze, i jestem dość duży nawrót i widzę to. Czyli skrzywdziłem cię tym początkiem, kiedy powiedziałem, że hasło cię wyprzedziło. A nie. Kogo witam, kogo goszczę i Rafał Dynka wyprzedziło Rafała Rybskiego jako takiego. To jest rzecz, że w ogóle tak jest, to jest bardzo fajnie i jest okej. Okay. I jest mi bardzo z tego powodu, ja jestem spełniony trochę, bo jasność. Ja już miałem te formaty, które były moimi autorskimi formatami jako twórca, prawda? Więc ja nie mam tutaj jakby problemu z tym, że teraz nie ma popularności. Ona jest na zupełnie innym poziomie, z czymś dobrym się kojarzę. Często te osoby mówią właśnie tak, jak tutaj jeden widz, prawda, no, że tak mały, że po prostu ledwo dosięgał do telewizora, ale skakał z dywanu na podłogę. Z dywanu. Ale i to jest, że udało się stworzyć coś, co zapadło w pamięć. Chciałem dawać rozrywkę, chciałem wyrwać z innej, tamtej rzeczywistości, żeby ta telewizja dawała coś więcej niż tamtą szarą rzeczywistość. Słuchajcie, dwa ostatnie telefony, bo już dochodzimy powolutku do końca tego programu, także kogo witam, kogo goszczę, po raz kolejny, jak mi miło, że ja mogę teraz już to mówić, już nie mam takiego, wiesz, tak? Strachu w sercu. Kogo witam, kogo goszczę, kto jest z nami? Halo. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomek Suwałki z tej strony. Siema. Takie pytanie do pana Rafała jeszcze, a propos pana Irka, chciałem zapytać, a mianowicie skąd wziął się pomysł na taką konwencję, żeby pan na antenie rozmawiał z kamerzystą? Skąd się wziął pomysł na to, żebyś rozmawiał z Irkiem, z kamerzystą? Czy nie z tego przypadkiem, że się zawiesiła centrala i trzeba było szyć? Nie, ja to mówiłem tutaj w programie, że jakby postać Irka była na tyle, on tak znakomicie prowadził tą kamerę, a ponieważ my bardzo prywatnie również się znaliśmy, uważałem, że ma bardzo cięty język, ma swoją błyskotliwość, że jakby to było naturalne, że była ta propozycja, żeby dać mu ten mikrofon, ponieważ tak, ludzie zaczęli pisać również do niego listy. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Żeby się w końcu pokazał. Żeby się w końcu pokazał. Jakby ta postać anonimowa, no to stwierdziłem, że ten głos, jeżeli będzie miał, będzie się naturalnie wpisywał w ten duet i to tylko i wyłącznie było rzeczą jakby naturalną. Poza tym łatwiej jest też się do kogoś właśnie odezwać w momentach, kiedy jest się tylko samemu. Ale wyszło to absolutnie jakby naturalnie. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. I uważam, że takiej postaci, z tej strony kamery mamy mnóstwo osób, mnóstwo prowadzących, natomiast z drugiej strony kamery bardzo trudno jest wykreować w ogóle kogoś. A to się udało. Słuchaj, musisz zakręcić, my zakręcimy kołem, a ty sobie z nami zagrasz, co? Mam nadzieję, że ty, Smoku, będziesz kręcił. I że ja będę kręcił jednak. Widzisz? Proszę. Życzenie widza. Północ, wschód, zachód. Otóż to. Północ, wschód. Jedziemy. Ty patrz, mam naprawdę 100% skuteczność. Ja jeszcze raz chociaż muszę zakręcić. Dobrze, przed końcem musisz to zrobić jeszcze raz. Sytuacja jest, powiedziałbym, kryzysowa. Następnych piratów ja będę już prowadził. Dobrze. Okay. Czyli co, jest koszulka, tak, ale gramy o Rafandynkę chyba, nie? Proszę bardzo, Rafandyneczka. Piękne pytanie. Tak? Tak, no panie Rafał. Proszę bardzo, kto zdobył najwięcej bramek w jednym meczu reprezentacji Polski? Kto zdobył najwięcej bramek w jednym meczu reprezentacji Polski? Nie podpowiadaj. Nie.
Banalne pytanie. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Ernest Zimowski. Kto? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Ernest Zimowski. Ale to był niezły strzał, muszę ci powiedzieć. To był niezły strzał, ale niestety nie. Niestety nie. Znaczy, gdybyś powiedział Robert Lewandowski, też byś się pomylił. Ernest Zimowski był niezłym strzałem, bo to były Mistrzostwa Świata. Pewnie o tym meczu opowiadasz. Tak, tak. Ale uważaj, pan Rafał ci teraz poda właściwą. Był rok 1969. 8-1. Luksemburg. Oczywiście Polska 8. 5 bramek Włodzimierz Lubański, który tutaj był też gościem. Tak jest, tak jest. Włodzimierz Lubański był tym zawodnikiem. Ale dziękujemy ci bardzo. Nice try. Czy i zaraz jest z nami? Jest. Poczekaj, mamy koszulkę, to proszę. Może ją tak. To tym razem tam już... numer, rozmiar musisz podać. Tak, podasz rozmiar, a ja tutaj daję Jankowi. Jest. Masz? Dobry rozmiar, jak nie, to wymienimy. Dziękuję. Zostań z nami jeszcze na antenie. Zostań poza anteną. Rafał, jeszcze kilka takich drobnych spraw. Jak to było z Kalną Jędrusi, z którą miałeś prawie że okazję wpaść w jej biust i to się nie wydarzyło? No, to tylko i wyłącznie dlatego, że jak marzyłem, żeby być aktorem... Bo to było twoje pierwsze marzenie, pierwotne marzenie. Nie dostałeś się do Łodzi, do filmówki, tak? Tak. Okay. Próbowałem, najpierw brałem udział w wielu konkursach recytatorskich, nawet z też dużym powodzeniem. No i potem dostałem się do Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Termopile Polskie i była taka malutka rola kochanka carycy Katarzyny Mamonowa. I ona jakoś mi przypadła. To scena była banalna w tym sensie, że po prostu wpadał ten kochanek i rzucał karty i do carycy w karty. Ja przegrał tam 2000 i Bach się do niej miał przytulić. I tę rolę miała grać Kalina Jędrusik. No i to już, jak to się rozniosło, że tam będzie grała, no to... To ci wszyscy zazdrościli. To pewnie tak. Ale nie grała niestety, więc nie mogę nic o... Pani Kalinie powiedzieć. Tylko same dobre oczywiście rzeczy. Tego nie. Słuchaj, jako że powolutku zmierzamy do końca tego programu, to ja bym chciał też tak trochę już puentować i zamykać w klamry to, co się wydarzyło w twoim życiu. Telewizja uzależnia. Uzależnia tych, nie mówię oglądających uzależnia, chociaż pewnie też uzależnia, ale występowanie w telewizji też uzależnia. Mogę to powiedzieć, bo jestem, bo trochę też lat spędziłem na antenach telewizyjnych, czy jak teraz na YouTubie. A ciebie obecnie w telewizji żadnej nie ma. I tak kładąc rękę na sercu, powiedz mi, czy po prostu ci tego tak po prostu i zwyczajnie nie brak tej adrenaliny, tego właśnie mierzenia się z ludźmi, tego występowania, no może nie 5 razy w tygodniu, bo to już lekkie szaleństwo, ale przynajmniej takiego, wiesz, tego takiego drive'a, no, który cię popycha do przodu. Wiesz, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy mi tego brakuje. No na pewno w jakiś sposób tak, ale no, jest możliwe życie bez telewizji. To nie, czego? Jesteś tego, też żywym dowodem. No. Z innymi może problemami, ale jest to możliwe. Wiesz, nie wiem, jak to powiedzieć, ale to jest tak, że jeśli chodzi o... Ty tak parę razy zadałeś pytanie, dlaczego już nie ma piratów. No, rozumiem, że dlaczego też ja nie funkcjonuję. Mm-hmm. Są momenty w życiu takie, które są trochę ważniejsze niż kariera. W moim przypadku to też zaważyło o powstrzymaniu kariery. Mm-hmm. Jeśli już nie miałem możliwości funkcjonowania w naszym oddziale w Bydgoszczy, no to musiałbym się przenieść do Warszawy i tutaj jakby funkcjonować. A tak w życiu bywają różne chwile, kiedy się rozwiodłem. Sam zostałem ze swoim synem. I musiałem podjąć decyzję, czy co miałem zrobić. Wziąć go pod pachę, stanąć na rogatkach i powiedzieć teraz masz wprawdzie 10 lat, ale ja będę robił karierę. Nie, no nie można było wyrywać go z jego otoczenia. Każdy rozpad jakiś rodziny jest ważny, znaczy jest ciężki. I to był też taki moment, w którym ja musiałem zadecydować o tym, co jest ważniejsze. I powiem ci, że jestem szczęśliwy, że nie zrobiłem tego, co moi niektórzy koledzy, że dla kariery wszystko, a potem
nie mają już kontaktu ze swoimi dziećmi, albo go nie wiedzą, co się takiego stało, bo przecież oni cały czas pracowali i robili karierę. Ja uznałem, że to nie jest najważniejsze, że ten moment jest ważny i on miał swoje konsekwencje. I te konsekwencje są właśnie takie, a nie inne. Człowiek ma też swoje lata. Więc i tego absolutnie oczywiście nie żałuję. Jestem dumny, że mi się to udało. Zresztą te początki nie są nigdy łatwe. Nie są łatwe również, żeby znaleźć drugą połowę. Znalazłem Beatę, która jest w tej chwili moją żoną, która pomogła mi wychować mojego syna, Krzysia, który już dzisiaj... jest ojcem. Dzisiaj to już jest Krzysztof, nie Krzysztof. Tak. Ja zostałem dziadkiem pół roku temu. Jasiu przyszedł na świat i to jest puenta tego, co powiedziałeś. Są wybory, które są trafione. Może najlepszy program w życiu dzięki temu zrobiłeś. A czy są rzeczy, to jest bardzo piękne to, co powiedziałeś, a czy są rzeczy, które w swojej karierze telewizyjnej żałujesz, że podjąłeś taki, a nie inny krok? Jak mówiłem, przenosiłeś się trochę jak w Tańcem z Gwiazdami, z programem to tu, to tam. Wiadomo, takie były czasy telewizyjne, jakie były. Już to wyjaśniłeś, dlaczego tak bywało, ale być może coś sprawiłoby, że to się by potoczyło jeszcze lepiej. Albo inaczej. To są czasem zbiegi okoliczności. I to wiesz. No to ja słyszę, że cała twoja kariera telewizyjna była zbiegiem okoliczności. Które z jednej strony się udają, a z drugiej strony się gdzieś nie udają. No, trafiłem też w momencie, kiedy myślałem, że będzie super na producenta programu 21. To był właśnie ten producent, który słynął z wirtualnej rzeczywistości w Hamburgu. Wydawało mi się, że jest okej. No i się okazało, że niestety nie poszedł format na tyle dobrze. Jemu finansowo też były jakieś kłopoty z nagrodami. Też mogłem pójść wtedy do każdego, poszedłem do niego. No, mamy te, ale to za to się bierze odpowiedzialność. W tym sensie, że no po prostu nawet nie można powiedzieć, że się żałuję. Miałem bardzo dużo szczęścia i z tego jestem szczęśliwy. Miałem mnóstwo różnych zawirowań i porażek, z których się też czasem podnosiłem. Nie było łatwo. A suma jest taka, że siedzę tutaj i jestem. Bardzo jest mi miło, że wy mówicie, kogo witam, kogo goszczę, że mogliśmy tutaj spędzić trochę. Nie funkcjonowałem w ogóle, ale uznałem, że w tej przestrzeni publicznej, ale uznałem, że nie wiem, zarząd, faceci, którzy cały czas mówią, kogo witam, kogo goszczę, no to trzeba ich odwiedzić, no bo to już, no to naprawdę, no, chociaż wypada. Odbierzmy ostatni telefon. Kto jest z nami, kogo witam, kogo goszczę? Halo? Witam i cieszę się, że mogę u was gościć. Nam też miło. Jarek, długiego śniec pod Poznania, wierny kibic Lecha Poznań. Chciałbym Rafałowi przypomnieć, jak wybrał się z nami na mecz z Górnikiem Wałbrzych przy temperaturze minus 10 stopni Celsjusza i zamiast oglądać mecz, stał przy barze, pijąc gorącą herbatę. Zbyt wiele z tego meczu nie zobaczył. Ja bym mu proponował dzisiaj, może nie Piratów, a Made in Poland, i żeby przypomniał, co było główną nagrodą w jego teleturnieju Made in Poland. Jeżeli nie pamięta, to ja podpowiem. To na węgla. Więc gdyby dzisiaj prowadził ten teleturniej, to dzisiaj byłaby niesamowita oglądalność ze względu na to, że ta wygrana kiedyś 200-300 zł, dzisiaj 4000 zł. Kto ty gadasz? Może wróćmy do Made in Poland. Tak, ty chcesz mi powiedzieć, że... Poczekaj, nie rozłączę się, bo jeszcze zakręcimy kołem raz. No, Rafał musi zakręcić. Czeka. Słuchaj, to na węgla była nagrodą? Tak. Ale jaka to była... Szczerze mówiąc, to jakiś absurd. To niby absurd, a zawsze się dzisiaj dzieje. No dzisiaj widzisz? Tak, ale dzisiaj to rzeczywiście ma wartość. Nawet nagroda... Ale jak byście to wtedy reklamowali? A nagrodą dzisiaj jest tona węgla? Tak jest, pod wskazany adres. No równie dobrze mógł powiedzieć, że tona liści wtedy. No, my wszyscy się śmiali, a dzisiaj zobacz, nawet ta nagroda. Jarku, dwie strony świata, północ, południe, wschód, zachód. Co wybierasz? Wschód, południe. Wschód, południe. No nie, no już mam nadzieję, że będzie... No, udało ci się na koniec, raz. Pozdrawiam murowaną Gosinę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Słuchaj, ale poczekaj, Jeszcze pytanie do Bondlara van Tynken. Koszulkę już masz, bo udało ci się dobrze zakręcić kołem. A teraz jeszcze pytanie na Rafa Antynkę, bo dzisiaj ich rozdaliśmy tylko jedną, dwie, no bo jedną dostałem ja. Strzelasz pytaniem, czy ja mam zapytać, jak chcesz? Możesz zadać pytanie, bo to jest tak banalne, że... Kurczę, już widzę, jakie to jest pytanie. To nie będzie łatwe. Węgierski trener Lajos Cseszlar po II wojnie światowej poprowadził do Mistrzostwa Włoch Milan, a na Mundialu w 1954 roku trenował reprezentację Włoch. Ale uważaj, przed II wojną prowadził kluby w Polsce. I które to były drużyny? Bo ja ci powiem tak, bo to jest pytanie, na które ja bym też nie znał odpowiedzi. Jak ci się uda wskazać jeden chociaż z tych dwóch zespołów, bo to były dwa kluby, to... A powiedz mi, czy jeden z nich był warszawski? A posłuchaj, nie mogę ci tego powiedzieć. To już była za duża podpowiedź. Dobra, powiem ci. Nie był to klub warszawski, żaden z tych dwóch klubów. Widzisz pytanie na ekranie? Ale to hit. Ja naprawdę tego nie wiedziałem. No to faktycznie tylko Włodzimierz Lubańskiego bym pytanie dał odpowiedź. A tutaj po prostu strzelę, no jeden z klubów śląskich, to będzie Ruch Orzy. Dobrze, żeś kombinował. Wtedy to byłby jeszcze chyba Ruch Wielkie Hajduki, jak jest klub przedwojenny. Właśnie, tak, właśnie. Ale nie. No niestety nie. Te kluby to Jutrzenka Kraków i Łódzki Klub Sportowy. Ale dzisiaj paru rzeczy się można było z tego programu dowiedzieć. Faktycznie ta Polonia Bytom i Puchar Lata, no fantastyczne pytania i wprowadzające coś dodatkową wiedzę. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, bardzo, Ahoj. Bardzo dziękujemy. Rafał, na koniec, co byś wskazał jako, jakie były największe plusy i największe minusy tamtych czasów, w których przyszło ci robić telewizję? Zaczynaliśmy w sumie w podobnych latach. Ty w 94, ja w 95. Wiesz, jaki największy plus był? Mm-hmm. Że niczego nie było, ale nie chodzi o to, co było, czy coś było na półkach. Mm-hmm. Tylko jeśli chodzi o i prasę, i radio, i telewizję, to było wszystko tak zastygłe, że był czas na bardzo dużą kreację. Był czas na pomysły. One mogły się rodzić. Tak? Ty byłeś związany ze stacją Kanał Plus, i twoi partnerzy tutaj z innymi mediami zawsze. I jedno jest pewne, że to były czasy, w których można było przy jakimś uporze z czymś wystartować. Tak? Ja zawsze próbowałem powiedzieć, że moment, w którym nie możesz się dostać do jakiegoś medium, tak jak ja się dostałem, to jest moment, kiedy jest przekroczona, bo jest taka bariera, że nie możesz nawet zapukać i powiedzieć, że coś jest fajnego. Tak? Nie, więc na pewno to były czasy, w których były te możliwości, i to były czasy możliwości i w biznesie, i na pewno również na rynku medialnym, tak? Nie tylko w sferze dziennikarstwa politycznego jako takiego, które było zupełnie inne, a czy sportowego, czy w ogóle, czy rozrywki, to był czas marzeń. To był czas, że możemy tworzyć zupełnie inną rzeczywistość i to był czas na pomysły. Słuchaj, zapytam cię jeszcze na koniec tak. Pytają mnie o to młodzi ludzie. Czy dzisiaj jest łatwiej zostać dziennikarzem sportowym niż wtedy, kiedy ja zaczynałem? I ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony, tak jak mówisz, nie było wiele możliwości. Tak jak Kanał Plus powstawał z niczego, było dużo entuzjazmu, ale nikt do końca nie wiedział, jak to robić. Co za tym idzie, bardzo wiele rzeczy przechodziło, było zapominanych albo przymykało się oczy. Dzisiaj ten profesjonalizm tych wszystkich stacji jest na znacznie wyższym poziomie i ktoś taki jak ja nigdy by się nie dostał do takiej stacji. Ale z drugiej strony no, są nieporównywalnie większe możliwości, bo jest internet, gdzie każdy sobie może być twórcą. Moje pytanie jest do ciebie takie, więc ja nie potrafię udzielić odpowiedzi, czy jest dzisiaj łatwiej, czy trudniej, bo jest inaczej. A jak jest z byciem takim TV hostem, no, takim facetem od robienia rozrywki w twoim stylu, robieniu teleturnieju? No właśnie, trochę rozmawialiśmy o tym. No jest gorzej, dlatego że właśnie są jest zalew formatów. Firmy mają całe półki, wiesz, duże firmy producenckie, to mają całe na świecie, całe oddziały, które tworzą formaty i tam ktoś zapada decyzję, że tworzymy taki format, prawda, wydajemy ogromne pieniądze, przychodzi producent i mówi tak, to może państwo sobie życzycie, to może z tej półki, tu mamy 10 takich formatów, tu mamy 10 takich formatów i dlatego dostajemy wszystko jakby zunifikowane.
To jest cięższy niewątpliwie czas, ale o ile wiem, jeden z waszych członków zarządu chyba jest taką, przynajmniej ją postrzegam, gwiazdą, która weszła w świat dziennikarstwa sportowego. Jest chyba najmłodszy z waszej czwórki. Mm-hmm. Krzysiek, tak? Tak. Mm-hmm. No właśnie chyba pokazał, że można mieć swoją własną też drogę. Miał 15 takie... lat, kiedy zaczął 15 pisać. Lat, tak. Mm-hmm. No to znaczy, że to można, tak? Wiesz, to znaczy, że to można. Mm-hmm. I jeżeli może trzeba więcej, wiesz, wytrwałości i jakiejś takiej determinacji, którą ja na przykład miałem i nikt... Przecież jak ja chodziłem, to wszyscy mówili, ale po co tam chodzisz? Nikt ciebie tam nie wysłucha. Nie uda się. Co się nie uda? Wiesz, jak nie tędy, to tędy. No właśnie jakiejś wytrwałości. Tutaj mając 15 lat ktoś zaczyna karierę i chce. Wiesz, ja widziałem chyba u Pudzianowskiego, u Pudziana, że jakiś młody harcerz stanął u niego pod drzwiami o 4 rano, prawda, bo dostał zadanie, że musi pieszo iść do niego i musi zrobić z nim rozgrzewkę, prawda, i wtedy będzie miał jakieś zaliczone coś. No wiesz, okay. No jak ja to zobaczyłem, to ja mówię, co robi gościu? No gościu z pełną klasą mówi, przyszedł, my najpierw zrobimy rozgrzewkę, a potem dostaniesz śniadanie i możesz do Warszawy dalej, spełniłeś swoje zadanie. Tak, bo on miał taką determinację. Wydaje mi się, że również, jeśli ma się tą determinację, no to można więcej osiągnąć. Zawsze można powiedzieć, że czasy są, powiecie, nie ma łatwych czasów. Nigdy łatwych czasów. Zawsze trzeba próbować. Drodzy moi widzowie, naszym dzisiejszym gościem był Rafał Rykowski. Tak się składa, że jutro także ja przejmuję tę antenę od godziny 20 i robimy kolejny Hejt Park. I tym razem moim gościem będzie, pokażę książkę, którą wyciągnąłem dzisiaj z paczki, więc mam ją jeszcze nie przeczytaną. Jutro od rana siadam, albo może jeszcze nawet od dzisiaj i zaczynam czytać, żeby chociaż w części wiedzieć, o czym Szczepan Twardoch, bo Szczepan jutro jest moim gościem, o czym Szczepan napisał, to jest książka, która wchodzi do sprzedaży akurat chyba w tym tygodniu, w najbliższych dniach. Ale będzie okazja porozmawiać ze Szczepanem, będzie okazja porozmawiać o królu, o królestwie, o produkcjach filmowych, o jego pisaniu, o jego ścieżce kariery. Myślę, że kolejny bardzo ciekawy gość, jaka tutaj kultura u nas wyższa zawitała. Najpierw programy telewizyjne, teraz literaci, autorzy. Boże święty. A czy ty masz jakiś pomysł, żeby spisać to wszystko w formie książki? Tutaj cię zapytam jeszcze na koniec. To swoją drogę telewizyjną? Był taki pomysł? Znaczy, wiesz, no, nie wydaje mi się, że jednak ponad wszystko jestem taką osobą, która... Ja wiem, że dzisiaj wszyscy piszą książki. Mm-hmm. Ja nie napisałem spokojnie. Ale no, nie wydaje mi się, żeby to akurat było na tyle interesujące na książkę, ale zdaje się, że z Niuans Radia Kamil Bałuk przeprowadzał ze mną taki wywiad ostatnio. Tak. Wydawnictwo Literackie poprosiło 12 osób, które zmieniało jakby rzeczywistość telewizyjną po 90 roku. Aha. I tam zdaje się, że ten... A, jeden rozdział postać, będzie jako jedna z tych postaci, która miała jakiś wpływ, to tam będzie. No to bardzo pięknie. Co ty mówiłeś zawsze na koniec programu? Ahoj! A, no pięknie. To weź ty się pożegnaj w takim razie do tej swojej kamery i w tym momencie już zakończymy nasz program. Raz jeszcze wam dziękuję. Bardzo ci dziękuję za przyjście do studia, Rafał Rykowski. Dziękuję bardzo. Prosto z Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, drodzy państwo, kończymy ze statku kanału sportowego w Warszawie. Wszystkiego dobrego. Miłego piątku. Ahoj. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Pyskie. Naszego podcastu Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go.